Witajcie w naszym imperium. Jestem Atum. A ja jestem Panem. Mamy przed sobą listę filmów animowanych Disneya, od Królewny Śnieżki aż po czasy współczesne. Będziemy omawiać po kolei każdy z nich. O kilku tytułach nie wspomnimy, bo żadna z nas ich nie oglądała, ale to będą tak niszowe tytuły, że większość z Was pewnie nie wie o ich istnieniu. Wszystkie filmy będziemy omawiać, mówić co się podobało, co nie, jak odbieramy postacie, ale przede wszystkim chcemy porozmawiać, czego te filmy nas nauczyły i jak ukształtowały naszą wizję świata. Pierwsza jest Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Powiem Ci, że kocham ten film. Powiem Ci, że ja go nienawidzę. Ale jest taki wspaniały, tylko nie... Czekaj, była jakaś nudna scena. To chyba było, kiedy krasnoludki brały kąpiel? Tak, to mnie chyba nudziło. Ale poza tym uwielbiam ten film. Ten film kojarzę głównie przez to, że na praktycznie wszystkich kasetach w domu była jego reklama. Sam film obejrzałam dopiero parę lat temu i to przez to, że kupiłaś DVD. I z nowym dubbingiem, takim pięknym. No Edyta Krzemień. Nie. Damian Aleksander. Znaczy, nawet jeśli ten dubbing byłby najlepszy na świecie, to i tak by nie pomogło, bo ta historia jest głupia. Postacie są głupie. Są strasznie naiwne, ale taki jest urok tej animacji. Ona nie ma uroku. Jak to nie? A nie Śnieżka, ma. A głos Edyty Krzemień. Matko moja, nie. Bardzo tego nie lubię. Nie wiem nawet czemu dokładnie. Co mnie odpycha, że to jest... Nekrofilia. To swoją drogą, ale po prostu to jest nudny romans. Nie do końca romans, bo przecież przez połowę... Nie, przez większość filmu nie ma tego księcia. Jak mają romansować na odległość? Chodzi o to, że do czego się dąży, no... Dąży się do miłości, bla, bla, bla. No dobrze, dobrze. To jest romans i to najgorszy z możliwych, bo bez poznawania się postaci tylko... Mój królewicz biegnie do mnie i nocą, jedzie do mnie i nocą i dniem. Nawet to tak nie wyglądało. Chociaż i tak lepiej, bo przynajmniej się poznali przed tym całym wydarzeniem. Przestraszył ją przez studni. W ogóle romantyczne. To jest takie głupie, nie lubię tego. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, że bardzo dobrze brzmisz jako ta Królewna Śnieżka. O, dziękuję. Ty nie dziękuj, bo to nie jest żadna ta... żadna pochwała. Przecież to jest głupie. Nie. Nie wiem, strasznie... Będę zaprzeczać z całej mocy. Co jak co, ale doceniam. Całą tą pracę włożoną, ale to nie jest po prostu mój film. Nigdy nie będzie mój film. Dziękuję, nie chcę go oglądać już nigdy więcej. Powiem Ci jeszcze tak a propos tego, że pamiętam, iż jak obejrzałam sobie, jednak to głupio brzmi, pamiętam, że jak sobie obejrzałam w końcu ten film, to miałam taką fazę na to, żeby być jak Śnieżka i starałam się być jeszcze delikatniejsza i bardziej urocza. Myślałam, że zaczęłaś ten po sobie sprzątać wreszcie, ale... To też. Wow. Przez jakiś czas. No i w ogóle byłam dla wszystkich taka miła... Ale zostało mi coś chyba z tego, bo aktualnie jestem bardzo miła. Najlepsze jest to, że chyba byłam wtedy w pierwszej liceum albo w gimnazjum i tak się wczułam. No dobrze, to chyba wszystko. Morał? Jaki z tego płynie? Ciężko powiedzieć. Jak mają cię pochować, to niech zrobią to na wolnym powietrzu, w szklanej trumnie. Może jeszcze masz szansę zmartwychwstać. Ej, w ogóle jeden z moich największych lęków jest właśnie taki, że ja będę pokopana. Że będę pochowana żywcem. O nie... I to byłoby dla mnie żywcem. Dobre rozwiązanie. Nie wiem, ja tam mam zamiar oddać organy, żeby się nie obudzić przypadkiem. To jest dobra myśl. Bardzo dobra. Chyba tak zrobię. No dlatego ją mam, nie? Pinokio, 1940 rok. Wydaje mi się, że oglądałam tylko początek, ale nic z niego nie pamiętam. Wiem, że oglądałam całość. Pamiętam tylko piosenkę. Na sznurku nic nie trzyma mnie. Lubię. Ja też. Bo tak naprawdę to nie był mój Pinokio. Moim Pinokiem jest ten japoński. Ten przerażający. Ten przerażający. To w ogóle jest serial, który w Polsce jest skondensowany w film. Znaczy tam wzięli kilka odcinków, posklejali, wrzucili. I to jest mój Pinokio. Ten disneyowski w ogóle nie zapadł mi w pamięć. I tutaj jaki mamy morał z tego? Bądź dobrym chłopcem. Jeśli nie jesteś dobry, nie jesteś nawet człowiekiem. O, mocne. Dobra, nie zgadza się to trochę. Kolejny jest Dumbo, rok później, 41 rok. Pamiętam, że oglądałam tylko do tej sceny, gdzie były te tańczące słonie, takie kolorowe. Zawsze oglądałam to do końca, a później potem chyba rezygnowałam i odchodziłam. Nie pamiętam, czy to dlatego, że to mi się tak podobało do tego momentu, a później zaczynało mnie nudzić, czy właśnie jakby to było najwięcej, ile mogę znieść i miałam już dość. Dumbo jest nudny. Bardzo długi, ma mało konkretnych treści... Jest nudny. Znowu. A nie, pamiętam jeszcze scenę, jak on skakał do wody, czy do czegoś tam z wysokości.
Ja pamiętam praktycznie wszystko, co się działo. Jak zamknęli mu tą matkę, tą strasznie nudną piosenkę, gdzie tam kołysała go na trąbie i on płakał. To było smutne. To mi się tak dłużyło i takie, jen, to było takie straszne. To jest dziwne, bo ja mówiłam, że oglądałam do tamtego momentu, a coś tam jeszcze pamiętam. To może ja po prostu mam dziurę w pamięci po tamtym czymś, a później jakieś fragmenty jednak... Może ja oglądałam całe? Oglądałaś całe, oglądałaś ze mną. Widzisz, co to za film? Ucieka. Może teraz by mi się podobał, jak jestem starsza. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu w tamtych... Znaczy, wydaje mi się, na pewno w tamtych czasach były po prostu inne wymogi. Inaczej się pisało fabuły także filmów. Więc morał. Walcz o swoich rodziców. On nie walczył. Jeśli jesteś odmieńcem, to będziesz miał poklask tylko w... Nie. Będziesz miał akceptację tylko wtedy, kiedy pokażesz jakieś nadzwyczajne zdolności. Bo przecież gdyby on miał tylko duże uszy, a nie potrafił latać, to i tak byłby przez wszystkich odrzucany. Okrutne. Głupia bajka w ogóle. Strasznie jej nie lubię. Bambi. Tutaj pamiętam tylko mniej więcej początek i koniec. Co za nudny film. Nie no, serio, Disney jest nudny. Ja ogólnie bardzo lubię Disneya, bo wtedy, kiedy myślę o Disneyu, to mam na myśli raczej te filmy, które lubię, a raczej zapominam o tych, które były nieciekawe. No tak jak zazwyczaj. Serio, ludzkie umysły tak działa. A może odwrotnie? Bo przecież jak się kogoś lubi... Nie. Bo przecież lepiej się pamięta te złe rzeczy. Czyli jakoś jestem optymistką. Ale w momencie, kiedy coś lubisz, to tylko chcesz mieć taki spójny obraz, więc zachowujesz tylko dobre rzeczy, które potwierdzają twoją teorię. A jeśli masz teorię, że coś jest złe, to pamiętasz tylko to, co jest złe, co potwierdza twoją teorię, żebyś nie miała dysonansu. Mm-hmm. Dziękuję za uwagę. Dobra, ale Bambi jest nudny, nie bawią mnie urocze zwierzątka, które się razem ze sobą jakoś tam bawią. Czy to wszystko, co chcesz powiedzieć o tym filmie? Tak, bo tak jak mówiłam, pamiętam tylko początek i koniec, więc nawet nie mogę się wypowiedzieć. Kultowa scena z zastrzeleniem Bambiego, która podobno tak zasmucała bardzo wiele... Że matki Bambiego, czy Bambiego? Tak, matki Bambiego. Dobrze. Bałam się, że coś przeoczyłam. Dobrze! Nie, ja nie jestem okrutna jak ty. Mnie to nie zasmuciło. O tym właśnie mówię. Spadaj. Po prostu kolejny nudny film, który mówi o tym, że nawet jak zabiją ci matkę, to dalej będziesz miał życie. Teraz zaczynam mieć jakieś filozoficzne myśli. Przejdźmy dalej. Kopciuszek. Z tego nie pamiętam prawie nic. A ja chyba nawet nie oglądałam. Znaczy pamiętam, że widziałam jakieś fragmenty i był tam ten kot, który nazywał się chyba Lucyfer? Mhm. Co za imię dla kota. Chociaż właściwie nasz był behemotem, więc... Kolejny film animowany, którego naprawdę nie lubię, bo chociaż oryginał też jest głupi. Może nie, to nie tyle wina samego filmu, co tego, że nienawidzę Kopciuszka normalnie. W sensie, że jest morał, że wystarczy, że będziesz ładna, czy coś takiego i twoje życie zmieni się na lepsze, czy o co ci chodzi? Bo ona jednak miała dobre cechy, była pracowita i w ogóle. No nie, no po prostu wkurza mnie to, że jak to się jest całe przedstawione, że jest ta zła matka, że są te dwie koniecznie brzydkie siostry, ta musi być wspaniała, urocza, musi być książę, który jest debilem, który nie pamięta, jak wygląda jego wybranka, który musi szukać za pomocą buta. To faktycznie brzmi głupio. Bo to jest głupie, ale najbardziej bolą mnie właśnie te siostry. Ale z tego co pamiętam, była druga część i tam jedna z sióstr była pokazana jako taka bardziej pozytywna. No. Nie podobały mi się piosenki, praktycznie nic z niej nie pamiętam. I szkoda mi, że ten zły bohater, zły czarny charakter jest przedstawiony jako czarny charakter, bo przecież nic złego nie robiła. Jaki jest morał Kopciuszka? Jak chcesz się wkręcić do królewskiej rodziny, to musisz polować na tego najmniej rozgarniętego. Uznaję to za ten morał. Alicja w Krainie Czarów. O, robi się ciekawie. Znaczy ja powiem tak, o ile uwielbiam książkę, oryginał jest taki fajny, przynajmniej moim zdaniem wiem, że ty nie lubisz, to film, pamiętam, oglądałam z pewną ciekawością, bo jednak to ta kultowa Alicja i tak dalej, ale jakoś... Też niewiele pamiętam, jak przy poprzednich filmach. Wiem tylko, że Alicja miała dość fajny głos. Pamiętam jakiś kwiat, kapelusznika? Jest jedna scena, którą naprawdę lubię w tej Alicji. To jest scena, gdzie karty malują krzak białej róży. Czułam wtedy napięcie. I w ogóle cała ta scena z Czerwoną Królową, kiedy Alicja grała flamingiem w coś. Nie pamiętam dokładnie w co. Jak się Czy nazywa to się nazywa dobra? Krykiet? Możliwe. Nie mam ochoty tego obejrzeć jeszcze raz. Ja kiedyś może sobie obejrzę, chociaż wiem, że będę się trochę nudzić, ale pamiętam, że Alicja mnie zachwycała, to znaczy jej postać była taka słodka i urocza.
Miło się na nią patrzyło. Morał Alicji, który wyniosłyśmy. Nie przejmuj się, wszystko okaże się złym snem. Czy to możliwe, że ten morał brzmi właśnie tak? Ja wyniosłam taki, jeśli będą jakiekolwiek kłopoty, najlepiej być królową, bo możesz kazać ściąć głowy. Kolejne to Piotruś Pan. Tego nie oglądałam. Oglądałyśmy przecież razem ale ostatnio. Ale ja widziałam tylko drugą część. Ostatnio oglądałyśmy nie, pierwszą ty oglądałaś część. W końcu sama. Jak to? No tak, w końcu wyszło jakoś tak, że ja nie chciałam tego jeszcze oglądać i to obejrzałaś sama. Przecież ja tego nie lubię, ja to tylko dla ciebie oglądam. Przecież byłaś... Zasnęłaś, tak? Nie wiem. Znaczy wiem, jaki jest początek, ale... A nie, to czekaj. Dlatego, że potem zasnęłaś. Czekaj, nie. Może jednak widziałam część. Powiedzmy sobie szczerze, to nie było zbyt spektakularne. Ale i Kapitan też... Hak jest super. Tak, to bardzo fajna postać. To wszystko jest w sumie podobne do innych disneyowskich bajek, w sensie, że to są raczej takie wydarzenia, luźne wydarzenia na osi czasu, które nie do końca mają ze sobą związek. O, pamiętam, że Piotruś mnie wkurzał, bo zdradzał Wendy z tą Indianką. Czyli jakoś tak... W ogóle się... Strasznie niekomfortowo czułam w tej scenie z Indianami. Oni byli dziwni. Nie pamiętam za dużo z Piotrusia, nie przepadam za Piotrusiem. Mam wielki sentyment do Kapitana Haka. Jedna z moich miłości. Ale to wszystko. Morał, jaki wyniosłaś? Bo ja wyniosłam taki morał. Lepiej nie bawić się z chłopcami. A nie tak po prostu, żeby nie ufać żadnym Piotrusiom? Bo znam jednego Piotrusia i go nie lubię. To twój morał wtedy? Tak, dziękujemy, można tak bajki Disneya, że tak nas wyuczyłyście. Zakochany Kundel. Tutaj pamiętam trochę więcej. Tu ja pamiętam wszystko i przyznam szczerze, że to jest pierwsza bajka z Disneya, odkąd zaczęła się ta lista, którą naprawdę lubię. Trump, tak się nazywał ten pies? Tak, Trump. W ogóle tak fajnie się patrzy na te zwierzaczki. To może trochę nie na temat, ale no fajnie się na nie patrzy. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że to ma jakiś taki większy sens. W sensie te wydarzenia są bliżej siebie, bardziej ściśnięte, skondensowane. Nie wiem, czy potrafię dobrze przekazać. W sensie to było bliższe filmowi niż doświadczeniu filmowemu. Mam pytanie. Czy to właśnie w tej części były te dwa koty, które tak fajnie tak, śpiewały? To były fajne koty. Koty zawsze są fajne. Nie chciałabym obejrzeć tego jeszcze raz. Może jakby gdzieś leciało i miałabym ochotę, to może i bym obejrzała, ale nie tak, żeby wiesz, włączyć samoistnie, żeby włączyć samemu. Nauczył cię czegoś, zakochany Kundel? Że miłość czasami dobiera osoby, które teoretycznie do siebie nie pasują, a później okazuje się, że to idealnie dobrane osoby. Mnie zakochany Kundel nauczył, żeby nie jeść spaghetti z kimś innym. Ja pamiętam, to jest kolejna bajka, przez którą miałam takie dziwne fazy, bo ja potem brałam na przykład paluszki, dawałam jedną końcówkę mamie, drugą sama, brałam do ust, no i zaczynałam to zjadać. Ja w ogóle tyle czerpałam z tych bajek. I to te najgorsze, najbardziej patologiczne rzeczy. Nie możesz sama jeść. Ale to były paluszki. Śpiąca Królewna. Tego nigdy nie oglądałam. Nigdy, nigdy. I to na stówkę. Naprawdę? Tak. Znaczy widziałam kiedyś początek, ale tutaj była podobna sytuacja jak ze Śnieżką, czyli że był po prostu chyba stary dubbing i ja nie mogłam go znieść, więc wyłączyłam po jakimś czasie. Bo Śnieżkę na przykład w całości obejrzałam dopiero z nowym dubbingiem. Ja Śpiącą Królewnę obejrzałam i powiem, że nie lubię tego filmu. Ale Aurora jest najpiękniejszą królewną. Najbardziej się męczę, kiedy Aurora jest przy zdrowych zmysłach. W sensie, kiedy jeszcze nie jest Śpiącą Królewną, kiedy jest... Zwykłą królewną. To jest najgorsza męka. To nawet da się oglądać, tylko strasznie pomału ta cała akcja się rozgrywa i to nie jest dla mnie. I czego mnie ta bajka nauczyła, to żeby nie tańczyć w lesie przy zwierzętach. A można śpiewać przy zwierzętach? Chyba tak, bo Śnieżka tak śpiewała. Ale Aurora też śpiewała. Może nie wolno jednocześnie robić tego i tego? Może. 101 Dalmatyńczyków. Ojej, pamiętam jak Cruella prowadziła i trochę się bałam. A później, kiedy tata trochę bardziej zaszalał, nie żeby prowadził jakoś nie wiadomo jak szybko albo jakoś tam dziwnie, ale coś tam żartowałam, że prowadzi jak Cruella i ty chyba żartowałaś tak samo. I ogólnie na jakiś czas się chyba przyjęło, że mówiłyśmy w ten sposób. No jeśli chodzi o 101 Dalmatyńczyków, to ten film był nudny. Do tej pory nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo nudziły mi filmy Disneya. Ja ci jeszcze powiem, że mnie zawsze zastanawiało, czy to była chyba rodzina, która jakoś tam w miarę jej się powodziło, ale ja nadal nie wiem, jak to możliwe, żeby utrzymywać 101 Dalmatyńczyków, 101 psów. A to jeszcze nie jest problem tej części. Czyli w drugiej części był ten problem? Wow, że też to poruszyli, fajnie. Film robił się fajny dopiero wtedy, kiedy pojawiła się Cruella. Niestety to były takie krótkie fragmenty, że nie mogę go ocenić jako dobry film. Nie mam ochoty go oglądać nawet dla scen z Cruellą. Ale ma za to fajną piosenkę. Czy nauczyło cię coś 101 Dalmatyńczyków?
Nie bierz sobie za dużo zwierząt, bo to zbyt wielka odpowiedzialność. Dobra, to nie było może poruszone, jak to mówisz w tej części, ale no to jest zawsze moja pierwsza myśl, jak widzę naraz tyle psów, w sensie w domu. Mnie to nic nie nauczyło, bo kompletnie nic z tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, jak pod końcówkę już nie mogłam tego oglądać, ale się zmuszałam, bo mam coś takiego, że jak zaczynam coś oglądać albo czytać, to czuję wewnętrzny obowiązek, żeby zrobić to do końca, bo tylko wtedy mogę coś obrażać. Ej, mam pytanie, bo ja już nawet nie pamiętam, skąd się wzięło aż tyle tych dalmatyńczyków? Na początku było kilka, tak. Później one uciekły, czy coś takiego? Nie, wiesz co, bo ta Cruella, ona porywała dalmatyńczyki. Aż tyle udało jej się porwać? Tak. Wow. I to było tylko kilka dzieci. Nie wiem, czy potem oni nie ogarnęli, które to były ich dzieci, czy to tak doszli do wniosku, ej, to bierzemy wszystkie. Miecz w kamieniu! Tak! Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam ten film disneyowski. Przede wszystkim dlatego, że ma taką poszatkowaną, odcinkową konstrukcję, nie wiem jak to nazwać, ale to znaczy, to nie jest jeden ciąg fabularny i nie stara się udawać, że to, że jest tym ciągiem fabularnym, tylko to tak jakby... To są jakby takie pojedyncze przygody. Tak, pojedyncze przygody, maleńkie odcineczki, które łączy taka wspólna, cieniutka niteczka. I to bardzo mi odpowiada. To był bardzo, bardzo ładny film animowany. Uwielbiam na przykład tła w przygodzie, mogę powiedzieć podwodnej? Bo mogę powiedzieć podwodnej, kiedy... Domyślałam się, że o to ci chodzi. No powiedz, że to było super. Uciekanie przed szczupakiem, to było naprawdę świetne. Ogólnie te przygody Merlina i Artura były dla mnie bardzo fajne, ponieważ to nie było nic takiego nadzwyczajnego, przełomowego, ani nic, ale sam fakt, że dzieciak przemieniał się w różne zwierzęta i potem jako te zwierzęta, jako to zwierzę się uczył czegoś, to było świetne. Kim on był rybą i to był naprawdę cudowny moment, mój ulubiony. Ptaszek. Tak, był ptakiem. Wtedy poznał też wiedźmę Mim, nie? Utożsamiałam się z nią. Najmniej mi się chyba podobało, gdy był wiewiórką. A to była ta miłość, tak? Znaczy ta, miłość, te instynkty ta, zwierzęce. Tak. Trwało troszkę za długo. Na początku mnie to bawiło, ale w pewnym momencie już zaczęło irytować. Ale końcówkę miało bardzo ładną. Nie pamiętam końcówki. Nie pamiętasz tej płaczącej wiewiórki? A, co patrzyła, jak się zmienia w chłopca? Tak. Ojej. Śmiesznie płakała. W ogóle bardzo lubię te postacie. Uwielbiam Merlina, tego puchacza, który w sumie jest takim typowym pomagierem. Ma być tym cynicznym, zgorzkniałym, wrednym. Więc to nie jest nic niezwykłego, ale jest fajny, ma bardzo dobry głos. I bardzo lubię też przyrodniego brata. Właściwie kim był ten wysoki gościu, ten rycerz? Nie wiem. Znaczy wiem, o kogo ci chodzi, ale nie mam pojęcia, kim on był dla Artura. Bo Artur był sierotą, ale został przygarnięty przez swoją rodzinę, czy przez jakichś obcych ludzi. Dobra, to nie jest istotne w sumie. Ale tak czy siak bardzo lubię tego jego jakby przyrodniego brata, który jest takim typowym nastolatkiem, który musi się opiekować dzieciakiem. Nie wiem, to wszystko jest bardzo urocze. O, jeszcze powiem, że lubię sceny z myciem naczyń. O tak, świetna jest. W ogóle całość jest zanimowana w taki ładny sposób i ojej, jak ja to lubię. Czy miecz w kamieniu czegoś cię nauczył? Prędzej czy później ludzie zauważą, że jesteś wartościowy. A mnie ten film nauczył tego, że nie muszę się niczego specjalnie nauczyć z filmu, żeby sprawiał mi przyjemność. Ładny morał. Od tego czasu mam chyba coś takiego, że lubię śliczne, przygodowe, magiczne rzeczy i nie potrzebuję czegoś więcej. Księga dżungli. Pamiętam, że oglądałam to chyba tylko dwa razy. Jeden raz jak byłam młodsza, nie wiem nawet czy w całości, i za drugim razem, kiedy oglądałam, to chwilami mi się dłużyło, kiedy tak wędrowali, ale generalnie mi się podobało. No i ten tygrys Shere Khan, tak? Mhm. To jest moja ulubiona postać oczywiście. Moją ulubioną postacią był Ka, ale ja mam słabość do węży. Jeśli chodzi o Księgę Dżungli, to mam podobne odczucie. Było trochę takie przydługie, ale poszczególne rzeczy, które wryły mi się w pamięć, na przykład to, jak Ka próbował go zahipnotyzować, czy pojawienie się Shere Khana, Sępy, różne takie rzeczy, były bardzo ciekawe. Ale animacja była bardzo słaba. Tego taka, nie pamiętam. Tak jakby niewyczyszczona, nie wiem do końca jak to powiedzieć. To mi troszkę przeszkadzało. Że trochę jakby przybrudna? Niedopracowana szkice, trochę? Jakby szkice. Wiesz, jak masz szkic, a potem line art, to się tam szkic powinno zetrzeć, nie? A na przykład jakby zostawili szkice z tym line artem, bo tak stwierdzili, a pal licho. I bardzo nie lubię zakończenia. Wkurza mnie to, że on poleciał do tej wioski za jakąś dziewczyną. Ten film nauczył mnie tego, że jak się zakochasz, to prawdopodobnie odrzucisz wszystkie swoje wartości moralne, które miałeś do tej pory. Może dlatego postrzegam to uczucie jako coś zagrażającego. Dzięki filmie. A ja to widzę trochę inaczej. Znaczy, że nawet jak pójdziesz do, w cudzysłowie, do swoich, czy tam właśnie gdzieś w nowe miejsce, to jeżeli masz silną więź z jakimiś osobami, które znałeś do tej pory i no znać będziesz dalej, wiadomo, to w niczym to nie powinno przeszkadzać, nawet taka długa rozłąka. No widzisz. Arystokraci.
Nie oglądałam. Aryskotraci. O nie, żart słowny. Dopiero nigdy teraz. Nigdy tego nie zauważyłam. Ja też nie. Aryskotraci. Okropnie to w ogóle brzmi tak nieprzyjemnie. Też tak marzy. Ej, ale mi się to kojarzy, jakby to był tytuł jakiegoś slashera. Ale to by było spoko. Aryskotraci. Ej, ja to widzę jakby tak w przyszłości, ale widzę bardzo sterylne, białe tła, powierzchnia może nie plastikowa, bardziej jakieś takie metaliczne rzeczy, po prostu białą farbą wysmukane. Jakieś takie też bardzo czyściutkie mordy, typu chciałam powiedzieć kwas, ale to nie byłby czysty mord. Bardziej gazy, jakieś takie uduszenia od tyłu gdzieś w kręgosłup, strzykaweczka. Tak to widzę. Co? Czego ode mnie wymagasz? Dobra. Ale ja tego nie oglądałam, ale kojarzy mniej więcej postacie i ten rudy kot kojarzy mi się z moim wujkiem. On był rudy, tak? Ten kot, był ten rudy. Główny. Znaczy główny, ten duży kot. Oglądałam to tylko raz, pożyczałyśmy od koleżanek. Było nudne, jak większość filmów disneyowskich. Możesz ty. Nie, będę to powtarzać. Ja nie lubię Disneya. Nie lubię jako firmy. Większość ich dzieł jest mało wartościowa i nudna. Ale wizualnie są ładne. Zależy które. Hmm. Na przykład Aryskotraci. Nie podobały mi się te koty. Były takie... Mi się podobała ta biała mała kicia. One były jakieś takie dziwne. Nawet nie wiem dlaczego, ale były po prostu brzydkie. Chyba, że te malutkie kociaki męskie. Nie pamiętam praktycznie nic, co tam się działo, więc ten film niczego mnie nie nauczył. Może raczej tego, że animacje o zwierzętach nie muszą być fajne. Nie muszą być... Nie, dobra. Ten film nic mnie nie nauczył. Co miał mnie nauczyć, jak nic nie pamiętam? A ja nie oglądałam, więc też mnie niczego nie... Też oglądałaś, dlaczego kurczę. Nie pamiętam, żebym w ogóle to oglądała? Nie mam pojęcia, skoro pożyczyły nam dziewczyny i całą rodziną tam siedziałyśmy, oglądałyśmy. Ja pamiętam nawet, jak to było. Ej, coś mi świta. No widzisz. Proszę Państwa, to ten film. Aryskotraci. Nawet ludzie nie pamiętają, że go oglądali. Dobrze to ujęłaś. Ej, ale naprawdę, teraz mi coś świta i ja chyba faktycznie go oglądałam. Ej, czyli dobra, ten film mnie czegoś nauczył, że są takie filmy, których ludzie nie pamiętają. Po tylu latach, ale czegoś się nauczyłam. Dobra, teraz przechodzimy do czegoś, co na pewno będziesz pamiętać. Robin Hood. O, tak. Znaczy ja to dzielę jakby na takie dwie połowy, nie wiem, czy są równe. Dokładnie tak jak ja. I pierwsza jest naprawdę fajna, świetnie się bawię, a druga jest taka nudna. Jakby cały impet zaniknął. Jakby wszystko nagle nawet nie tyle spowolniło, co zmieniło stronę podążania i stało się takie męczące. Powiem jeszcze, że to też mnie czegoś uczyło, znaczy w tym sensie, że też czerpałam i to już naprawdę było przegięcie moim zdaniem, to co oni zrobili w tym filmie i to co ja później zrobiłam. No przynajmniej na małą dziewczynkę, bo była tam piosenka o tym, jak on był król Jan, tak? Książę. Książę Jan. Weź król, to był tylko Ryszard. O, faktycznie on chciałby być królem. Dobra, mniejsza z tym. Był ten książę Jan, była o nim piosenka i pamiętam, że nazwali go w tej piosence Szmatą. Smarkata Szmata. O właśnie. Dokładnie. I ja nie pamiętam w jakim kontekście tego użyłam, ale chyba kogoś tak nazywałam, a nie, jednak ja to po prostu śpiewałam i chyba mama się tak oburzyła, że ja używam w ogóle takich słów, a ja byłam taka zdziwiona, bo przecież to było u Disneya, więc jak to możliwe, że zrobiłam coś złego? Więc tego nauczył cię ten film. Dobra, o samym filmie jeszcze trochę opowiem, bo jak mówiłaś, dzieli się na dwie połowy i ta pierwsza połowa naprawdę mi się podoba. Chyba do momentu, w którym Marion ucieka z Robinem do lasu i film uczy, że w momencie, kiedy już masz laskę, to nagle wszystko jest już gorsze. Powiem jeszcze, że lubię początkową piosenkę, którą śpiewa chyba kogut. Ja w ogóle lubię piosenki tego koguta, są bardzo klimatyczne. W sumie oddają taką lekką beznadzieję tego wszystkiego, taki powolny, spokojny ton. Ale uwielbiam postacie. Jan jako ten mazgaj jest uroczy. W ogóle uwielbiam jego głos, to jest jeden z moich ulubionych głosów w Polsce. Lubię jego pomagiera, chyba Syka, ale zawsze tak strasznie wyglądał mi jak K, więc sobie wyobrażałam, że to jest jakaś rodzina. Szeryf też był fajny, z wyglądu bardziej niż z charakteru, bo charakteru chyba nie miał, oprócz tego, że był taki... gburowaty i wredny i okrutny. Gruby. To jest taka charakteru? W każdym razie ja go lubiłam, nie on wiem, był ale... taki typowy, ale naprawdę lubiłam tą postać, bo ja lubię takie typowe czarne charaktery. Ale zauważ, że w filmach animowanych, bajkach, to najczęściej jak ktoś jest gruby i zły, to jest taki sam. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Na przykład... Jak on się nazywa ten z muszkieterów Disneya? Pit. O właśnie. O w ogóle faktycznie przypomina Pita. Lubię bardzo też braci Sępów. To chyba moje ulubione postacie. Jeden był takim idiotą, drugi też był idiotą, ale mniejszym. Urocze to było, nie wiem, bardzo lubię złe postacie, bo te dobre jakoś niekoniecznie mnie interesują. Romans Robina z Marią był głupi. Mi się wydaje, głupi. Że byli razem tylko dlatego, że to dwójka lisów. Oczywiście, lisów, że lisków. Tak, bo czystość rasowa musi być zachowana, nie? Ja w ogóle chciałam łączyć Marią z tym, jak on się nazywa? Nie księciem Janem, tylko szeryfem właśnie. Szeryf nie miał imienia, był szeryfem. Widzisz, on tak bardzo był przeznaczony do tej funkcji,
że się zrósł z tytułem. To by była fajna para. Czy Robin Hood mnie czegoś nauczył, oprócz tego, że w momencie, kiedy już bohater jest w związku, to wszystko się wali? Bernard i Bianka. Tą bajkę lubiłam. Tę. Czemu mówię tą? Tę. Dobra, nieważne. Lubiłam tę bajkę. Mam bardzo mieszane uczucia. Wiem, że oglądałam ją wiele razy. Ze mną? Z tobą. Ale jej nie lubię. Chociaż oglądało się ją fajnie, akcja wciągała i nie mogę na nic narzekać, to jej nie lubię. Znaczy to jest bardzo ponure moim zdaniem. Tak, strasznie ponure. Sam fakt, że ta dziewczynka przecież wyławiała ten rubin, została uprowadzona przez Medusa? Kolejna trauma. O, wiesz, z tym diamentem i szukaniem go. To, jak to było Diable Oko? Jego? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale przecież ona z tej czaszki próbowała go tak, wydobyć. I prawie się utopiła. Ej, super. To... Lubiłam krokodyle. Bardzo lubiłam ten film. Chociaż go nie lubiłam. A mi się podobało, że ta kobieta jest taka niezrównoważona. Że z jednej strony... Odpychało. Mi się właśnie podobało, bo ja lubię takie postacie. I że z jednej strony próbowała być taką słodką ciocią, a z drugiej była taka okrutna. Ale była ładna ogólnie. Znaczy była brzydka, ale w ciekawy i fajny sposób. No, dokładnie. A ta dziewczynka wyglądała jak młodszy brat, chciałam powiedzieć. Młodsza siostra Krzysia z Kubusia Puchatka. Zawsze mi się tak kojarzyło i miałam wrażenie, że właśnie porwali młodszą siostrę Krzysia. Ojej! I dlatego zwierzęta ruszają na pomoc. Nie, dobra, żartuję. Nudziła mnie jakoś ta scena, kiedy oni mieli lecieć, kiedy tak. Ten miał się wzbić w powietrze. To było takie naprawdę nudne. A propos tej sceny, gdzie trzeba było wzlecieć. Pamiętasz, jak ja jako dziecko zauważyłam tę kobietę? A później internet o tym huczał. Tak, więc ja byłam pierwsza. W ogóle chodzi o to, że animatorzy wstawili tam klatkę z... czy cały fragment, że w oknie rozbiera się jakaś kobieta. Ja to widziałam na naszej kasecie. Tak. Ej, powiedziałam, że huczał. W sumie to po prostu było chyba z kilka artykułów, czy tam filmików, więc bez przesady. Znaczy, to się pojawia w każdym takim zestawieniu, że Disney to zło, Disney to... A nikt nie mówi o prawdziwym problemie, że Disney jest nudny. Nie, jest nudny. Czy Bernard i Bianka czegoś ci nauczyli? Czasami zwierzęta mogą ci bardziej pomóc niż ludzie, ponieważ zwierzęta mają gdzieś to... Jak się czujesz? Znaczy nie w tym sensie, to brzmi źle. Po prostu mają gdzieś twój status społeczny, mają gdzieś wszystko. Po prostu cię kochają. Bo mnie... Dobra, ja się tego chyba z tego jednak nie nauczyłam, po prostu to wiem. Nie, bo ta bajka sprawiła, że zaczęłam zwracać uwagę na to, jak są pokazywani, że tak powiem, wieśniacy. Pamiętasz może? Te zwierzęta, które mieszkały na tych bagnach. I że takie pokazane... przygłupy trochę. Tak, strasznie przygłupy i to było dość przykre. I ja od tego momentu zaczęłam zwracać uwagę, jak się pokazuje to nie tylko w jakichś animacjach, tylko też w filmach, książkach. Tak jakby zainteresowałam się krzywdą społeczną zadawaną osobom mieszkającym na wsiach albo na zadupiach. Może z tego powodu nie potrafię podejść do tego filmu jakoś tak z bardziej otwartym sercem, chociaż się go świetnie ogląda. Bo to jest takie obraźliwe. Lis i pies. Wiem, że to oglądałam, ale znowu niewiele pamiętam. Lis i pies oglądałam również. Nawet parę razy, co najmniej 3. Nie pamiętam nic, tak samo jak ty. Znaczy był tam chyba jakiś zły właściciel tego psa? Nie, nie, to nie było, że zły właściciel. To było, że ci dwaj właściciele nie mogli się dogadać ze sobą. A to myślę o innym filmie chyba. Możliwe. Albo po prostu coś pokręciłam. Możliwe. Widzisz, kolejny film, o którym za bardzo nie można nic powiedzieć, bo się go nie pamięta. Chociaż te zwierzątka, jak się bawiły razem, były słodkie. To wszystko. Zwierzątka zawsze są słodkie, chyba Vincent. Że cię akurat gryzą. Ej, Vincent to jest ten Tima Burtona, tak, czy jakiś... ten Tima... Przepraszam? O, to jest ten chłopiec, co to jest mówione jakby wiersze. Tak. Uwielbiam. Jest strasznie nudne, ale bardzo doceniam styl. Ładne. Ej, ale jak to nudne. Właśnie ja się tak utożsamiam tak? z tym dzieciaczkiem. Tak dobrze się zawsze czuję, kiedy to oglądam. To jest takie typowe, takie dramatyzowanie, wyobrażanie sobie takich różnych sytuacji i ogólnie, że wiesz, jestem takim... On chyba wyobrażał sobie, że jest jakimś naukowcem albo kimś takim. Tak. Wyobrażanie sobie takich rzeczy i panikowanie z jakiegoś tam powodu też wymyślonego. To jest dla mnie takie typowe. I w ogóle te klimaty, ojej. Więc to jest twój film. Tak. Do mnie po prostu nie przemówił. Bardzo doceniam. Ale to chyba tak średnio lubisz Tima Burtona, nie? Znaczy jego filmy. Nie, ja po prostu go nie lubię. A, dobra. Nie, dobra, bez przesady. Ma bardzo fajne filmy i bardzo niefajne filmy. No dobrze. Ale ogólna jego stylistyka i zainteresowania nie pokrywają się z moimi. Po prostu tak. Ej, ale to jest dziwne. Znaczy, bo jak byłam młodsza, to zawsze myślałam, że to ty jesteś tą, co lubi takie bardziej, nazwijmy to, mroczne klimaty. Ale to nie jest mroczne w takim stylu, jaki lubię. To jest mroczne w stylu dzieciaka, który odkrył, że są goci na świecie. Ale to jest takie fajne. No nie wiem. Jak chcesz. Jak lubisz. Ja ci nie zabraniam. Po prostu jak ja to czuję. Ej, a to jakie mroczne klimaty lubisz, jak nie lubisz na przykład Edgara Allana Poe, ten Stephen King, co? Stephen King też nie jest mroczny. Znaczy on się bardzo stara, ale na takiej zasadzie on ma takie zryte, ciekawe pomysły, ale też nie są straszne.
To jaki mrok ty lubisz? Lovecraft. Lovecraft jest zbyt powolny. Gdy czytasz Lovecrafta, to masz wrażenie, że jesteś pod kołderką i jest ci tak ciepło, przyjemnie. To jest ten moment, kiedy się budzisz i jest ci jeszcze dobrze, nie zaczynasz się grzać. I wiesz, że nie musisz wstać. Czyli relaksujące. Bardzo relaksujące. To nie wiem, o jakich klimatach ty mówisz. Ale znaczy, masz na myśli jakieś filmy bardziej, czy książki, czy co? Ale co? No, że te mroczne klimaty, które ty lubisz, to bardziej filmy, czy książki jakiegoś typu, czy nie umiesz nawet nic wskazać? Dobra, to akurat o pojęciu mroczności i te sprawy to można kiedy indziej. Wielki Myśli Detektyw. Bardzo lubię. Bardzo lubię też. W ogóle czarny charakter, nawet główny bohater jest ciekawy, a to jest dość niezwykłe. Wielki Myśli Detektyw to tak naprawdę mysia wersja Sherlocka Holmesa i to tego z Aspergerem. Wiesz, konkretnie geniusz, który nie może się dogadać z ludźmi. Myszami. Myszami. Z niczym się nie może dogadać, tylko z psem. Co pokazuje, że psy są bardzo ważne w terapiach. Wielki... Że ta bajka jest dość nieznana. Tak, że Wielki Myśli Detektyw nie jest zbyt znaną bajką, chociaż my, ojej, my to oglądałyśmy tyle razy na kasecie. Relacja między głównym bohaterem a tym złym szczurem jest taka pełna napięcia, coś podobnego jak Joker i Batman czasami. I to jest niesamowite. Widać, że im zależy. W ogóle ten główny czarny charakter jest naprawdę taki... To jest ten gość, którym chciałabyś być, gdybyś była szczurem. On ma tresowanego kota, on ma myszy na swoje usługi, które ani nie pisną, kiedy wyrzucasz jednego z nich na pożarcie żywcem. Patrzysz spokojnie, jak pożerają żywcem twojego tego jakiegoś gościa. To jest gość. Szkoda, że w ostatniej chwili stracił nad sobą panowanie. Ale tak ogólnie to jest jeden z lepszych bohaterów w ogóle. I tam nie ma irytującej osoby. Nawet ta mała dziewczynka, chociaż mogłaby być łatwo przesłodzona albo jakaś taka dziwna, to jest w porządku. Chociaż fabuła nie jest zaskakująca, to nadrabiają to właśnie bohaterowie. Też tak myślisz? To czego cię nauczył Wielki Myśli Detektyw? Szczur pozostanie szczurem. O, mogę coś jeszcze powiedzieć jednak? No. Że ja po prostu byłam taka zauroczona tą myszką, która wtedy śpiewała w tej karczmie, czy tam w czymś takim. O, faktycznie, tam był chyba burleska, nie? Chyba scena tak. Scena burleskowa z myszami. Byłam po prostu zauroczona i później ją rysowałam tak nałogowo przez jeden dzień. Aż jeden dzień, wow. Chciałam być jak ona. Ale może i nie. Nie wiem, miłość do burleski ci została w sumie. No. Dzięki w filmie. Nauczyłaś się, co to jest burleska. Faktycznie. Widzisz, to jednak jest to, że coś oglądamy w dzieciństwie i potem to ma jakiś wpływ na dalsze życie. Ach, ta Dita. Bo Wielki Myśli Detektyw mnie nauczył tego... Lubię kryminały. Kciuk w górę. Nie widać, ale pokazuję kciuk w górę. Super. Dzielny mały toster. To jest Disneya? To jest Disneya. Ej, zaskakujące. Wow, nie wiem, co powiedzieć. Co, też nie wiedziałeś, że to Disneya, czy wiedziałaś? Wiedziałam, że to jest Disneya, ale nie wiem, co powiedzieć o tym filmie, bo to jest ten rodzaj filmu, który oglądasz, jest fajny, ale żeby dyskutować nawet o nim... Nawet chyba zapomniałam. Tak. Znaczy pamiętam, jak odkurzacz się dusił, dławił się swoim kablem i to było straszne i fajne jednocześnie. W ogóle bardzo lubiłam odkurzacz i odkurzacz był najlepszy. Czy ja wiem, czy najlepszy był takim kłapouchem? No tak. Znaczy nie, on był bardziej taki gderliwy niż kłapouchy. Dobra, masz rację. Ja najbardziej lubiłam radio. Toster mnie wkurzał, bo on był trochę zbyt ludzki. Inne sprzęty były takie bardziej sprzętowe, a on tak już... Jego ewolucja szła znacznie szybciej w stronę człowieka niż tego powinna. Akurat nie pamiętam. No nie, on miał takie duże oczy, może chodzi o powierzchnię. Dlatego mi się tak kojarzyło. Bardzo lubię piosenki z tego. A to w tym jest ten samochód, który idzie na zło? Tak. To jest mocne. Najlepsza, tak, mocna, najlepsza piosenka z tego wszystkiego. Kocham ją szczególnie po angielsku. Po polsku też jest fajnie przetłumaczona i w ogóle, ale po angielsku to musisz płakać chcę. To jest takie super. A to super. Chyba rzadkość. One tyle przeżyły i w ogóle, a potem idą na złom. I one wiedzą, mają świadomość, że idą na złom. One próbują uciekać. To jest jak dobra scena z horroru, gdzie masz poukładanych ludzi, którzy mają zwiotczone mięśnie z jakimś środkiem czy coś. I widzą po kolei, jak jakiś człowiek przychodzi i po kolei ich tam gdzieś wrzuca w jakąś maszynkę do mięsa i mają tę świadomość, że niedługo oni będą. I tak sobie rozważają, co robili w przeszłości, czy było warto istnieć, czy cokolwiek. Ojeny, lubię tę scenę. To ty takie klimaty bardziej lubisz? Mi się teraz wydaje, że ta moja wizja mroczności jest po prostu bardziej romantyczna. Możliwe. No dobra. Przecież to nie jest do końca mroczne. To tylko jest... Brutalne, okrutne, straszne. Tak.
Tak, mroczność niekoniecznie idzie w parze z tym. Podoba mi się też to, w jaki sposób twórcy tchnęli coś ludzkiego w tyle sprzętów. Świetnie to wygląda, gdy one najpierw mają tą taką, dobra, nie mogę powiedzieć formę, tylko gdy udają, że są tylko normalnymi sprzętami i potem nagle ożywają, gdzieś otwierają się oczy, gdzieś coś tam się wydłuża. To jest takie wow, super. I piosenka jeszcze... W momencie, jeszcze jest fajna piosenka w sklepie, kiedy one są otoczone przez te sprzęt i one śpiewają o tym, co tam się będzie działo. W ogóle piosenki są fajne, powtarzam to. Przesłuchajcie sobie piosenki, obejrzeć nie musicie, ale to i tak jest dobry film, przyjemny. Nie jakiś tam zmieniający światopogląd czy cokolwiek, jak to Story, że potem ludzie nie chcieli wyrzucać zabawek. To chyba nikt po tym nie miał czegoś takiego, że się zastanawiał, czy nie wyrzucić lodówki. Ale bardzo przyjemne. Tylko ludzie są dziwni. Dziwnie wyglądają, nieprzyjemnie. Nie pamiętam. Nauczył cię czegoś toster? Lubię gburów, ale tylko w bajkach. Nie, chyba nie. Nie pamiętam, żeby coś było przełomowego. Oliver i spółka. Nie widziałam. Jak ci powiem, że oglądałaś razem ze mną. No bez jaj. Tylko, że nie od samego początku, bo ty się dosiadłaś do mnie tak w drugiej połowie filmu. Początek był naprawdę fajny, jak ten mały kotek spotkał psa. Była fajna piosenka, była fajna dynamika tego wszystkiego. Było fajnie. Fajnie. Nie pamiętam, co nie zagrało, ale po prostu nie zagrało. To nie był dobry film. Nauczył mnie tylko tego, że cwaniaczków zawsze pokazuje się jako tych dobrych. Chociażby nie wiadomo, co złego robili. To zawsze będą mieli taką pozytywną rolę. I to przykre. I od tego czasu nie lubię cwaniaczków. Kto wrobił Królika Rogera? O, to bardzo lubię. Ja doceniam, właściwie... strasznie doceniam. Nie lubię, ale doceniam. A mi tak trochę ciężko stwierdzić, co mi się właściwie aż tak podoba w tym filmie, ale naprawdę mnie zauroczył. Widziałam chyba 2 razy i bardzo lubię. I tutaj jest kolejna moja miłość, czyli ten straszny facet, który na koniec okazuje się być kreskówkowy. Ale jak jest kreskówkowy, chyba już nie jest ładny. Podobno dla niektórych jest straszny. Ej, wiesz co, jak oglądałam po raz pierwszy, nie wiem w której klasie wtedy byłam, nie wiem ile miałam lat, byłam chyba już trochę starsza, ale faktycznie później czułam mnie pokój. Ja jestem zauroczona animacją. To znaczy, ojej, to połączenie. Tak? No, tak dobrze to zrobili. Chociaż strasznie nie lubię Rogera. Nie lubię tego głównego detektywa. Jak mówię, doceniam, ale... Nie dla ciebie po prostu. Nie, bardzo nie dla mnie. Nauczył cię czegoś? Bo mnie, że nawet takie dobre pomysły nie zawsze muszą skończyć się czymś, co będę lubić. A mnie znowu to samo, co było już przy którymś filmie, nie pamiętam którym, czyli to dopasowanie. Że czasami pozornie się nie pasuje, ale naprawdę pasuje się idealnie. Wkurzała mnie Jessica Rabbit. Bo była taka znaczy, wkurzała. Sexy. Ona została bardziej... tak narysowana, sama to mówiła. Tak wiem, ale właśnie o to chodzi, że bardziej wkurzało mnie to, że ktoś ją tak narysował i ona tak jakby nie ma wyboru. A. Było mi strasznie smutno. No to jest akurat przykre. I byłam wkurzona na ten świat, na to, co się działo, że jest taki niesprawiedliwy i okropny. No, to jest dobre słowo, że byłam wkurzona na świat, nie na tą konkretną postać, było mi jej szkoda. Tym bardziej, że gdy widzę jej jakieś fanarty czy cokolwiek, to wszystkie skupiałam się na tej seksualności. To jest przykre, no. Mała syrenka. Jak ja tego nienawidzę. Jedyna dobra rzecz to Urszula i jej Mureny. Bardzo i piosenka. I jej piosenka. Reszta to totalne dno. A ja nie wiem, nie jestem pewna, znaczy nie oglądałam chyba w całości. Oglądałam tak mniej więcej do piosenki chyba właśnie, albo znowu, nie pamiętam. Nie jestem pewna teraz już. Chyba nie mogę sobie ufać w tych kwestiach. To, co kojarzę, to mi się nawet podobało, ale nie pamiętam wiele. Dla mnie Mała Syrenka zawsze była nudna. Bohaterka jest idiotką, która rzuca wszystko, bo zauroczenie, bo tak, a potem jeszcze dostaje nagrodę za to, że jest idiotką. I ja jako nieidiotka czuję się smutna, bo świat mi pokazuje, ty nie zasługujesz na życie, na nic nie zasługujesz, bo nie jesteś idiotką. Jak niby facet ma wiedzieć, że go kochasz czy cokolwiek, jak nie jesteś gotowa rzucić wszystkiego, rzucić rodzinę, rzucić swoich przyzwyczajeń, rzucić swojego hobby, bo ona przecież pięknie śpiewała i w ogóle. Jak masz pokazać, że jesteś go warta, jak ty nie jesteś gotowa, żeby cokolwiek dla niego zmieniać, cokolwiek. Wszystko dla niego zmieniać. Ile jadu się wylewa. Nienawidzę tej bajki. Ona jest w oryginale, ona jest fajna. Bo Arielka cierpi. Przecież jak chodzi, to ją boli. Tak, pamiętam. Przecież potem ma do wyboru albo umrzeć, albo zabić. Zmienić się w coś tam. W albo pianę umrzeć, morską, tak? Albo umrzeć, albo zabić księcia. I to są dylematy, to Ej, są ale emocje. Właśnie, bo ja już nie pamiętam. To ona się zmieniała wtedy w pianę morską, czy ona faktycznie umierała jako człowiek? Też nie pamiętam. Wiesz, to zależy też od wersji, bo taka najbardziej podstawowa, którą kojarzę, brzmi tak, że ona miała tam ileś czasu i jeśli nie dała rady, to miała się zmienić w pianę morską. Żeby do tego nie doszło, książę musiał się w niej zakochać i chyba wyznać miłość, czy coś w tym rodzaju. I był jeszcze drugi sposób, żeby unieważnić to, to musiałaby zabić księcia. No bo wiesz, no nie miała jak
wypełnić, nie? Nie możesz powiedzieć, że ją kochasz, jeśli nie masz tchawicy. Ale potem i tak została aniołem czy jakimś dobrym duchem, bo sama z siebie rzuciła się w te fale i nie chciała zabić księcia, więc duchy morskie sprawiły, że ona była też jakimś duchem morskim, więc nie było tak źle. Oprócz tego, że takie, nie żyje. Takie ponure. No. Pamiętam, że ty miałaś takie piękne wydanie z tymi ślicznymi ilustracjami. Tak. I był wielgachny ślimak, który potem albo pękł, albo cokolwiek. I było pełno małych ślimaków i stąd się wzięły ślimaki. I to siadało na mózg. Jemy, te wszystkie ilustracje były tak realistyczne. Ale takie mroczne. Tak, cierpła skóra. No ja o taką Arielkę walczyłam, no nie. Nienawidzę tego. I Urszula, jedyna dobra, biedna, jaki ją los spotkał, przybili ją okrętem. No szkurcze. Wiesz, co mi się podobało w Arielce, w Małej Syrence? Nie, nie wiem. Podobało mi się to, że Urszula, jak zmieniła się w tą Vanessę, czy jak się nazywała, wyglądała trochę jak ja kiedyś. O. Ja w ogóle musiałabym to kiedyś obejrzeć, chociaż scenę, bo nie pamiętam, jaki miała głos jako Vanessa, a pewnie ładny. Też nie pamiętam. Nawet chyba śpiewała. A nie miała głosu Arielki? Na tym polegał ten cały trik? Ty! Chyba tak. Chyba tak. Nie no, w ogóle Urszulę bardzo lubię i uważam, że niepotrzebnie jest złym charakterem, no bo jaka jest jej wina? To, że zamieniała ludzi, którzy nie mieli jak zapłacić w te takie wodorosty. Nie, to nie były wodorosty. No, nie mogę, to chyba nie jest nawet istniejące stworzenie. Wodostwory. Takie wodostwory. Ale miała rację. No skoro to w umowie wszystko było, no to z jakiej paki jej się w kompetencje wtryniają? Przecież wszystko dobrze zapisała. A nie, teraz wielka zła? Mała syrenka mnie nauczyła, że miłość to nie dla mnie. Smutne. Nie, dobra, trochę się śmieję, bo w sumie Małą Syrenkę obejrzałam 3 lata albo 4 lata temu, więc to było całkiem niedawno. Bernard i Bianka w Krainie Kangurów. Chyba mi się dość podobało, ale wkurzał mnie ten mysi skoczek. Wiem, że na pewno bardzo lubiłam... Iguana to była? Co to było za stworzenie? Ten gad taki. Ten gad wielki, no. Nie pamiętam. Też nie pamiętam dokładnie, co to było, ale ta jaszczura. Kochałam tą jaszczurę. Ona była super, a ja uwielbiam gady. Bardzo, bardzo fajna, taka słodziutka, kochana. Ojej, jakie dźwięki wydawała. Gość ten myśliwy był fajny. Pamiętam, że miał wystający brzuch. Nie wiem, czy to istotne, ale to tak zapadło mi w pamięć. Aż takich szczegółów nie pamiętam, ale lubiłam jego charakter. Był naprawdę ludzką postacią. Czy coś cię to nauczyło? Nie. Mnie też nie. Absolutnie nie. Piękna i Bestia. Jeden z moich ulubionych filmów Disneya. Jeden z moich najmniej ulubionych filmów Disneya. To możesz zacząć sobie. Znaczy, mnie w ogóle od zawsze, najwyraźniej od zawsze, jara syndrom sztokholmski. Nie Dzięki wiem. Disneyu? Znaczy nie, bo on zaczął mnie jarać chyba zanim to obejrzałam, bo ja to obejrzałam dopiero w gimnazjum. Ja wiem, że to jest chore, ale jeżeli to się dzieje w takiej fikcyjnej rzeczywistości, to to jest dla mnie romantyczne. Nie wiem, raczej w życiu nie uznałabym tego za romantyczne, chyba że sama bym to przeżyła i zakochałabym się w moim oprawcę. Nie prowokuj. Ale co, że myślisz, że ktoś tego posłucha i mnie zlokalizuje i będzie moim oprawcą? Nie prowokuj. Dobra. W każdym razie bardzo lubię postać Bestii. Jest taki okropny, ale znaczy lubię go po tej przemianie, ale myślę, że jest ciekawy. Nawet właśnie jako taki gbur i niedobry człowieczek, no. To nie jest dobre określenie. No ale po prostu jakoś lubię bohaterów. Bella czasami jest wkurzająca, czasami jest bezczelna, ale i tak ją lubię mimo to. A Bestia moim zdaniem jest taki mega atrakcyjny jako ten futrzak, a później robi się taki... O, i Gaston, on jest super. Zgadzam się, Gaston jest najlepszą postacią. Wkurzają mnie gadające sztućce. Dobra. No dobra, mnie trochę też. Tutaj przyznaję ci rację, to jest trochę irytujące. Ale sztućce, no wiadomo co chodzi. Zestawa stołowa, w ogóle sprzęty domowe. Nie, ale ja byłam przed chwilą przekonana, że tam naprawdę były gadające widelce. Tak? I takie... Chyba error, nie. Error, chyba tak nie jednak było. Nie. Dlaczego ja nie lubię? Tak, powiedz. Nie lubię motywu syndromu sztokholmskiego i nienawidzę, kiedy przedstawia się w filmach, książkach, gdziekolwiek, że kobieto, jeśli ty będziesz taka dobra, łagodna, to na pewno go zmienisz. No kurczę, na pewno. Mhm. Ale Bella go zmieniła chyba właśnie dlatego, że nie była taka dobra i łagodna, tylko miała jeszcze taki charakterek. I była trochę twarda. I chyba tak trochę na siłę go... Chociaż nie, ona na początku była twarda, później faktycznie złagodniała. Dobra, przyznaję ci rację. Cały ten wątek ze zmianą, bo miłość jest dla mnie strasznie irytujący, bo prowadzi do trochę patologii. Poza tym nie lubię Belli. Strasznie mnie irytuje sam jej wygląd. To jest jeden z najładniejszych. Nie, nie chodzi o to, jak wygląda, ale w momencie, kiedy ją widzę, czuję irytację. I najgorsze jest to, że nie potrafię wskazać
Dlaczego? Bo w wielu przypadkach wiem, skąd się bierze moja niechęć, a tutaj nie jestem pewna, bo teoretycznie powinnam ją lubić, powinnam się z nią utożsamiać, bo co? Bo ona lubi książki i też jest taka trochę... Wycofana. Wycofana w miasto... Nie, ja nie jestem wycofana. Oj, ja jestem. Znaczy wycofana. Ona niby gada z tyloma ludźmi, nie? Ona gada chyba tylko z tym facetem. Ona się nie zadaje z plebsem. Znaczy właśnie chciałam powiedzieć, że gada tak naprawdę chyba tylko z kilkoma osobami. Chociaż jak się tak rozglądała, to nie, bo to wyglądało tak, jakby ona wszystkich lubiła, a każdy jej nienawidził. Jakoś tak to wyglądało. Nie wiem, w ogóle ten świat jest taki... Dziwny. Znaczy godny pożałowania, w sensie wszystko, co związane z tym miasteczkiem, czy ze wsią, gdzie ona tam mieszka, jest takie brudne, brzydkie, prymitywne. Gaston, to matko, w ogóle co to jest? Co jest najgorszy przedstawiciel facetów na świecie? Fuj, ble, weźcie to. Dopiero, o, zamek, no tutaj ktoś godny niej. Irytuje mnie sam ten świat i to, że ta animacja mi się strasznie dłuży. To znaczy na przykład powitanie ojca Belli jest takie jakieś przedłużone. Wycięłabym 30 sekund, może minutę, bo w pewnym momencie świat przestaje mnie ciekawić, a zaczyna irytować. Że też ty tyle pamiętasz, a to ja lubię ten film. Łatwiej chyba mówić o czymś, czego się nie lubi, chociaż nie do końca. Jak dojdziemy do pewnego filmu, to zobaczymy. Aladdin! Uuu, kolejna miłość, Jafar. Wszyscy spodziewali się Aladdin, nie? Z Aladdina też chyba najbardziej lubię Jafara. Ale ja lubię tego, kim on jest, sułtanem? Tam nawet postacie pozytywne nie są takie głupie, nawet ojcowie, bo zazwyczaj ojcowie przedstawiani w Disneyu, jeśli oczywiście istnieją, są tacy głupi, nienadążający za czasami, są przeszkodą bardziej albo czynnikiem, a nie pełnoprawną postacią. A tutaj sułtan nie jest tylko takim jakby pretekstem do tego, żeby Jafar mógł przejąć władzę, czy coś w tym rodzaju, ale jest też postacią, którą się lubi, no. Jest może trochę... Głupiutki, naiwny. Zdziecinniały. O, też dobre określenie. Ale to czuć, że to jest sułtan, który ma cechy takie, a nie zdziecinniały sułtan. Wiesz, że jest bardziej trójwymiarową postacią niż tylko zlepkiem dwóch słów. Wiem, o co chodzi. Dziękuję. Główny bohater też jest bardzo interesujący, ponieważ w angielskiej wersji nie znoszę gościa. Chciałam powiedzieć gnoja, ale... Oj. Dobra, nie, inaczej. W angielskiej wersji nie znoszę gościa, bo jego głos sprawia, że ja widzę tam kłamcę i takiego dupka, który z całą premedytacją chce oszukać wszystkich i coś zyskać. Tutaj właśnie pasuje słowo cwaniaczek. Dlatego go tak nie znoszę. A w polskiej wersji dzięki temu, że aktor, który użyczał mu głos, mówi w taki łagodny, ciepły sposób, to ja mam wrażenie, że nasz Aladdin jest taki dobry, pełen ciepłych uczuć, że on się stara, ale mu nie wychodzi, że jego kłamstwo jest przypadkowe. To znaczy, chciałby jak najlepiej, ale nie wyszło, coś się potoczyło źle. A nie, że no to teraz oszukam. Bardzo lubię scenę, kiedy Jasmina całuje Jafara. W ogóle to jest chyba jedna bajka Disneya, gdzie Łotr zostaje pocałowany przez tą główną bohaterkę. A Łotrzy też potrzebują miłości. Właśnie. Widać to po tym jego zaskoczeniu i po tym, że chyba tak zamyka oczy i się tym rozkoszuje. Jaki to jest. Dobra, piękny. Weź, fuj. Fuj. Ale to jest taki fajny i inteligentny sposób na odwrócenie uwagi. Jasmina jest w ogóle inteligentna. Chociaż wkurza mnie to, że tak odrzuca każdego księcia. Znaczy każdego. Było widać chyba tylko jednego, który się o nią starał, ale samo to, że traktowała go z taką pogardą, to mi się nie podoba. O, i jeszcze wkurzało mnie to... Kurczę, teraz mnie Aladdin trochę wkurza. Wkurzało mnie to, że ona miała właściwie wszystko, a jeszcze było jej mało i... Znaczy ja rozumiem, że chciała jakiegoś tam kontaktu z ludźmi, coś takiego, ale reszta jej służyła i skakała wokół niej, a ona wolała się zamienić na miejsca i nie doceniała tego wszystkiego i to jest wkurzające. Wiesz co? Bo zawsze mi się wydawało, że to przez to, że była po prostu rozpuszczona. Że to jest ten moment, kiedy miała wszystko, ale była przyzwyczajona do tego, że zawsze miała coś więcej, więc chciała czegoś więcej. Ale lubię czas. Ej, ale to jest takie... Znaczy ja też lubię, ale jednocześnie mnie to wkurza. Ale to jest faktycznie takie trochę księżniczkowate. No oczywiście, że pasuje. Tak. Jak już mówiłam, lubię Jafara. Ma piękny głos. O tak. Żałuję, że nie miał piosenki. To jest po prostu jakaś zbrodnia. Znaczy miał tylko fragmencik, nie? Że tak. Książę Ali, coś tam przybył. Nie, to nie on. Dobra, ale ta melodia i Książę tak, Ali. Tak. Albo Aladdin. O, a propos piosenek. Ojeny, tu są chyba... Praktycznie same dobre piosenki? Tak. Tu nie ma piosenki, której bym nie lubiła. Albo sobie nie przypominam. A nie, nienawidzę tego wspaniały świat. Jak to się nazywa? Coś New World. Tak. I mam teorię, że Jasmina właśnie zakochała się w Aladdinie dlatego, że on mógłby dać tej rozpieszczonej
tej głupiej bachorzycy coś więcej. To znaczy, kto jeszcze ma latający dywan, nie? Trochę jakby poleciała na auto. O nie, Jasmina! Albo statek dywaniara. Kosmiczny. Piosenki są super, co jeszcze jest super? Tyniec. Tyniec jest bardzo dobry. W ogóle Jean jest fajny. O dziwo. Bo zazwyczaj takie postacie, które mają rozśmieszać mnie, irytują. Tak, tego typu postacie są często przekombinowane, ale Jean jest w porządku. Ja myślę, że... Chociaż nie, w oryginale też ma fajny głos, jest fajny. Dobra, nieważne. Wolę w polskiej wersji, ale zgadzam się, że po angielsku też brzmi dobrze. I nie dziwię się, że jest kultowy. Nauczył cię czegoś Aladdin? Czasem trzeba się poświęcić i pocałować kogoś, kogoś... Dobra, nie, nie wiem. Nie wiem, chyba nic mi nie nauczył. Po prostu dobrze się na nim bawię. Znaczy, coś tam by się może znalazło, ale nie chcę mi się teraz o tym myśleć. Jakoś nie mogę na nic wpaść. Bo ja zawsze Aladyna postrzegałam jako taką opowieść o tym, że nawet takie najlepsze intencje czasem prowadzą do kłamstwa, do tego, że się może coś nie udać, że nie wystarczy tylko chcieć, bo nawet próby mogą skończyć się katastrofą. Miasteczko Halloween. Witaj w Halloween. Piosenki. Halloween, właśnie, piosenki są Halloween, najlepsze. Halloween. O ile w filmu nie mogłabym oglądać więcej niż 4 razy pod rząd. Myślałam, że dziennie, bo mi się zdarzało, naprawdę. No w sumie dziennie pod rząd, no podobnie. Mi się zdarzało 4 razy dziennie, tak mniej więcej. No chwal się, chwal. Ale serio, bo ja czasami jestem uzależniona od tego filmu, a później mi przechodzi. Ja go bardzo znowu lubię. Jako tło. W sensie mogę coś robić i lubię słuchać tych głosów. Dubbing jest świetny. Po angielsku też jest bardzo dobry. I właśnie fajnie ja jak... Ja nie mogę nawet zdecydować, którą wersję wolę. No. I właśnie dobre jest to, że można słuchać najpierw po polsku, potem od nowa po angielsku, potem jeszcze raz po polsku, potem po angielsku, a przy piątym razie takie, hej, stop. Ale oprócz piosenek to wygląda ślicznie. Ten typ animacji jest... Śliczny. Wiem, że nie chciałaś użyć tego samego słowa, ale nie, nie chciałam pasuje. Nie, dla mnie to nie jest śliczne. To jest jak groteskowe, nie? Dziwne. Świetnie się... Ale dla mnie to jest piękne. Naprawdę dobrze sprawdza się w historiach tego typu, takich dziwnych, pokręconych, Coralina, Norman, jakieś takie mroczne rzeczy. I to nie jest do końca ładne nawet, ale takie rzeczywiste. Jakbyś mogła to dotknąć, no bo w sumie możesz to dotknąć, bo to tam coś ładne było. Nie, nie jest ładne. Nie jest ładne, jest ciekawe. Kurczę, my się tak różnimy. Jest ciekawe wizualnie. To dobrze, to by było nudne. Jak bajki Disneya. Chcesz coś powiedzieć o stronie wizualnej? Poza tym, że to kocham, że jest to przepiękne, że jest to właściwie czyste piękno. I kurczę, w ogóle ten pagórek, który się później tak rozwija. No, niesamowicie to wygląda. Wowi. O, i bardzo mi się podoba w ogóle wygląd postaci. No niestety nie wszystkich, niektóre, nawet nie to, że mnie obrzydzają, po prostu nie wszystkie mi się podobają. Ja na przykład Jack. Dobra, mówią chyba Jack po polsku, ale niech będzie Jack. Niech zostanie Jack. Dobra, on w każdym razie jest prześliczny, Sally też. Pamiętam, że gdy byłam mała, trochę się bałam i trochę mnie obrzydzał ten gostek, który stworzył Sally. Jak delfin w ludzkim ciele. Delfiny są super. Nie, nie w ludzkim ciele. Jakby delfina przeszyli w człowieka. Albo człowieka w delfina. O, i jeszcze... Babo Jagołak jest śliczny. Tak. Jego dzieciaczki są urocze. To, że zdejmują maski, a pod spodem mają taką samą twarz, jest niesamowite. Bardzo zaskakujące i przyjemne i uroczy motyw. W ogóle Babo Jagołak jest najlepszy, najcudowniejszy. Ej, tutaj się nie zgodzę. Znaczy, to jest wyjątkowa sytuacja, ale jednak wolę Jacka. Babo Jagołak ma własne kasyno, w którym gra o życia. Coś jeszcze? Powiem tak, to jest jeden z niewielu filmów, w których zupełnie nic bym nie zmieniała, nawet jeżeli mi się nie podobają niektóre postacie, ich wygląd, to tutaj nie zmieniałabym nic i uważam ten film właściwie za niemal idealny. I mogłabym go oglądać naprawdę w kółko, kiedy mam fazę. Czy coś cię nauczył ten film? Ja chyba bardziej się skupiam na tym, jaki on jest genialny, a nie na tym, żeby wyciągać wnioski. Nie musisz wyciągać wniosków, ale czasami jest coś takego, że hej, to przez ten film coś tam, to ten film pokazał mi, że coś tam. Jeśli nie przychodzi ci to od razu do głowy... Ej, ja chyba wiem. Znaczy mi się wydaje, że jak chodzi o tą moją kreskę, te moje rysunki, to myślę, że ta bajka miała trochę wpływ na to, jak teraz wyglądają moje rysunki. Masz trochę racji. Mnie miasteczko Halloween nauczyło tego, że taki mroczny klimat świetnie się sprawdza z takim stylem animacji. I że czasami film dubbingiem stoi i piosenkami. Dźwięk jest najważniejszy. No dobra, nie, ale dla mnie tak. Aladdin, powrót Jafara. Jafar miał chyba tutaj trochę inny głos, ale też mi się podobał. Ojej, miał, no. Super śpiewał. Teraz próbuję sobie przypomnieć piosenkę, ale nie mogę. Te amatorskie sztuczki są czarujące. Chowasz tam królika, czy może gęś?
Tak czy siak, Jafar wreszcie dostaje piosenkę. Ale ja bym chętnie usłyszała też z tym głosem, który był w pierwszej części. Oj tak. Bardzo dobra piosenka, jeśli chodzi o tłumaczenie polskie. Niektóre fragmenty są naprawdę... powalające. Mua. Po prostu mua. Naprawdę lubię tłumaczenia. Doceniam kreatywne używanie języka polskiego, bo polski język to piękny język. Trudny też, ale piękny też. Sama fabuła jakoś... Pamiętasz w ogóle? Ja pamiętam, że na początku był jakiś złodziejaszek. Znalazł gdzieś lampę czy coś takiego i życzył sobie różnych rzeczy, a Jafar go wykiwał i na przykład zostawił go na dnie oceanu, znaczy zostawił, postawił go na dnie oceanu. A faktycznie, lampa Jafara została znaleziona, potem on chciał zemsty na Aladynie, a Jago chciał się wkupić w łaski sułtana i innych pokazać, że nie jest zły. Ogólnie lubię Jago, to jak próbuje to wszystko ponaprawiać, jest może nie do końca ciekawe, ale zajmujące. To znaczy oglądasz to, chociaż nawet nie czujesz ciekawości, jak to się skończy, bo wiesz, jak to się skończy. O, a czy też przy tej części były takie fajne dodatki, że właśnie można było chyba wybrać jakieś życzenie, czy coś takiego i wtedy coś się działo? Mhm. Oprócz fajnych piosenek, utkwiła mi w głowie jeszcze okropna scena. Jaka? Pamiętasz twarz Jasminy w trakcie piosenki? Matko moja, ja rozumiem, że to jest druga część, że o kurczę, że na DVD to od razu chyba dali, nawet w kinach nie było, ale animatorzy, wy serca nie macie. Co z tą kobietą było? Ona nagle, Aladdin miał nagle zeza, nawet nie trzeba było jakoś się wysilać, żeby zastopować piosenkę, właściwie cały film w dziwnym momencie, ale ta piosenka to była masakra. Jak ona śpiewa, ja wiem, że miłość ma sens, to był... Ja nie wiem, co ona robiła z głową, z szyją. Ale czekaj, co tam było? Ja się tak śmiałam przy fragmencie, jak Jago śpiewał, czy tam mówił, masz, babo, placek. Ja nie rozumiem czemu, ale to mnie naprawdę bawiło. Ciebie też? Nie, bardziej mi bawi, że ciebie to bawi. A ja myślałam, że ty się śmiesz ze mną. Coś nauczył cię powrót Jafara? Mnie nauczył, że nawet Disney czasami nie przykłada się do animacji. A mnie, że czasami spełniają moje prośby i pojawiają się postacie, które lubię. Chociaż nie powinny się już pojawić. Król Lew, kultowa animacja, bla bla bla. Lubię. Jest średnia. Doceniam bardzo, ale... Znaczy są później momenty, które mnie nudzą, ale lubię. Zwłaszcza tą część pierwszą jakby. Mhm. I końcówkę. Gdy oni są szczeniak. Tak, dziećmi. Kocientami. Tak. Lwiątkami. Tak. Też to bardzo lubię. Nie macie za grosz o, wyobraźni. Piosenki. Piosenki są genialne. Oprócz Hakuny Mataty. Wnerwia mnie to. I jak się nazywa ta piosenka, gdzie oni razem... Miłość rośnie wokół nas. Miłość nie! Rośnie. Nie. Dobra. Nie, nienawidzę. Ale ja bardzo lubię początek, jak śpiewają, czy tam mówią, jak oni się nazywają. Tyniec i Pumba. Tyniec i Pumba. Nie, czekaj. Timon i Pumba. Jak Timon i Pumba mówią, czy tam śpiewają. Tak, chyba nawet śpiewają, wow. Jak śpiewają na początku, to mi się bardzo podoba. Fajny kontrast pomiędzy nimi, z tymi takimi dziwnymi głosami, a tą taką piosenką. Taka, ojej, piękne, 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 wzruszenia miłości. Fajny kontrast. Lubię sceny z hienami. Hieny są dobre, nie śmiej się. Właśnie zrozumiałam, co zrobiłaś. Lubię sceny z hienami. Hieny są super, najlepsze. Skaza jest wspaniały. Majestatyczny. Sama fabuła taka se. Coś więcej? Przerażało mnie zawsze, jak biegły te antylopy, czy coś tam. Bo to, co kiedyś tam, dzisiaj nawet, chyba przy tym nagraniu, coś tam wspomniałaś, jakoś to ładnie określiłaś, że takie bezpośrednie zagrożenie, czy coś takiego. I smuci mnie śmierć Mufasy, ale jednocześnie szybko o niej zapominam, co jest prawidłowo. Żeby dziecko nie poczuło się zagrożone. Nie wiem, ja nie lubię Mufasy. Może przez ten głos wydaje mi się takim... A co, nie był Zborowski? Bo ja kocham możliwe, głos Zborowskiego. Kocham jego głos. Ale przez ten głos to wydawało mi się, że jak są tacy goście, którzy używają sobie modulatorów głosu, żeby brzmieć takiego bardziej uroczystego i fajnego. Właśnie mam wrażenie, że to jest ten typ, który chciałby zaimponować kumplom. Przede wszystkim swojemu tak, wiesz, synowi. Cała ta ziemia będzie twoja, nie? Jest patrz, jaki bogaty jest, jaki mam gest. Synu. Poza tym on jest potem w niebie, jako obłok jakiś. On jest dziwny, ja go nie lubię. Dobrze, że umarł. Ej, skaza leczy. Teraz mi się coś kojarzy. Trochę jakby Mufasa był w tym filmie Bogiem, a jego syn Jezusem. A skaza byłby Judaszem, tylko że spokrewnionym z Bogiem. Tak mi się teraz skojarzyło właśnie przez ten głos i przez to, co powiedziałaś, że on jest w niebiosach. Nie, powiedziałaś, że jest w chmurze, coś takiego. No w każdym razie jest w niebie. Nie lubię oglądać Króla Lwa. Ja lubię, ale... Nie lubię. Ja lubię, ale...
ale w sumie niewiele, znaczy dobra, pamiętam dużo, ale to, co pamiętam, niekoniecznie mi się podoba. Tak jak mówiłam, lubię początek, taką pierwszą połowę i zakończenie. Ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego te biedne hieny muszą tam żyć, na tym cmentarzysku słoni i co się stało? Czy była jakaś epidemia i te słonie umarły? Czy... Bo hieny chyba nie zabiły, nie? Czy może lwy zabiły te słonie, zostawiły, a potem nagle, o kurde. Jednak istnieje coś takiego jak krąg życia, trzeba to jakoś wszystko zrobić, nie zżerać wszystko naraz. Przeniosły się obok, na lwią skałę, a potem zrzuciły, że to wszystko jakoś hieny, zrobiły im czarny pijar czy cokolwiek. Nie rozumiem, czemu tam jest taki rasizm. Biedne hieny, lubię hieny. Ja też, tak fajnie się śmieją. To były kiedyś twoje ulubione zwierzątka przez tak, pewien czas. Tak, pamiętam. Jakiś czas najbardziej lubiłam tygrysy. Aktualnie najbardziej lubię koty i kozy. I nie będę oryginalne, ale jednorożce. Ale wolę kozę od jednorożców. To już jest oryginalne. O nie, ale to brzmi jak taki wybór, nie? Koza czy jednorożec? Jakby walczyła z tobą jakaś natura mrocznego metala satanisty z różową dziewczynką księżniczką. Urocze. A gdzieś pomiędzy koty. A gdzieś pomiędzy jeszcze stara panna na wydaniu. Nie, już nie na wydaniu, bo za stara na wydanie. Po wydaniu. Nie, to by sugerowało, że wyszła za mąż. Po prostu po stara terminie. Panna. Przeterminowana stara panna? Przeterminowana stara panna. Pocahontas. No, już powoli zbliżamy się do lat, gdzie żyjemy. Najbardziej lubię oglądać Pocahontas z tobą. Jeszcze jak dubbingujemy. Najbardziej nie lubię oglądać Pocahontas. To znaczy lubię bardzo początek i piosenki. Szczególnie ta początkowa, to jest taka półwojskowa piosenka. Tak, to super. Lubię takie śpiewane chórem. Ojen, jak męskim, wojskowym. Najlepiej po rosyjsku jeszcze. Jest jeszcze super pioseneczka o tym, jak... Złoto. Nie, no, to nie jest aż takie fajne. Fajniejsza jest... Broń. Jaka broń? Śpiewają, że idą je zabić. Tak, dokładnie tak. Tam nie było nic o broni. Dzicy są. Ale wzięli broń. Wzięli broń, ale no, jak już masz mówić o piosenkach, to najlepiej jakimiś słowami, co było w tej piosence, a nie, że na przykład króliczek, bo w tle przebiegał. I się domyślam. Wiem, o co chodzi, lollipop. Kolorowy wiatr, jedyna piosenka z Pocahontas, której nie lubię. Wiesz co, ja bardziej nie lubię tej, czekaj, jak to się nazywa. To co śpiewa, że ten za łukiem rzeki świat. O matko, faktycznie to jest gorsze. To jest bardziej wkurzające. Tak. Ale ja lubię kolorowy wiatr. Ja wiem, nie rozumiem cię. Podoba mi się pokazanie kultury Indian. Interesują mnie Indianie. W ogóle takie... Nie zgadzam się z słowami prymitywne ludy, bo to nie jest prawda, ale takie ludy żyjące inaczej, zgodnie z naturą. I uważam, że większość tych osób była taka śliczna. Ta przyjaciółka Pocahontas, ona była taka ładna, ładniejsza od Pocahontas. Wódz był, o matko, taki przystojny. Czekaj, niech sobie Kokoum był lepszy niż John. Ale właśnie zobaczyłam wodza w mojej głowie. Naprawdę był przystojny. Nawet ten szaman. A ta piosenka na początku. Hej-ja! Hej-ja! Hati hej-ja! Hej-ja! Hati hej-ja! Hej-ja! Ho! Trumby! To było fajne. Kurczę, to jest taki dobry początek. Oni wracają z jakiejś wojny, prawdopodobnie wyrżnęli wszystkich. Kobiety się cieszą, że to nie one zostały wyrżnięte przez tamtych wojowników. Wszyscy są tacy radośni. I nadpływa biały człowiek, biały zły człowiek. Ale wystarczy, że siła miłości i wszystko w porządku. Nie lubię tego. John Smith jest głupi. Ale robiony na przystojnego. Nie lubię Johna Smitha. John Smith ale jest... mi się wydawało zawsze w porządku. Dlaczego? Bo nie było jakichś cech, znaczy nie było w ogóle żadnych cech za bardzo, poza tym, bo że był miły. Nie było żadnych cech? Znaczy, był miły i nie, chciałam powiedzieć inteligentny, ale nic o tym nie świadczy. Po prostu był miły i dzielił się jedzeniem ze zwierzętami. Ja miałam zawsze wrażenie, że taki playboy, który gdzie nie zawinie do portu, tam znajdzie sobie taką Pocahontas, zbałamuci i tyle. Nie chcę tak na niego patrzeć. No to nie patrz na niego. Lubię z białych tego nieśmiałego Radcliffe'a. Wiesz, o jakiego nieśmiałego Wiem, o którego, chodzi? O tego, co wypadł w pierwszej scenie za burtę i go mogli zostawić, mógł tonąć, bo potem zabił Kokouma. Kurczę, Kokoum był spoko. Miał fajne imię. On stał i dzieci do niego skakały i w ogóle, a on nic. Dobry człowiek. A mógł zabić. Nie no, kurczę, no. Szkoda Kokouma. Bo tak mam wrażenie, że wszyscy zapomnieli o tym, dlaczego w ogóle John Smith został skazany, bo myśleli, że zabił Kokouma. Wiadomo, niesprawiedliwie, ale tak jakby nagle to się przestało liczyć, bo Pocahontas powiedziała: spójrzcie, do tego ty prowadzi nas droga nienawiści. Dobra, nienawiść nienawiścią, ale sprawiedliwość? Halo, zabili wam największego wojownika,
Było przecież coś o tym, że najlepszy wojownik pewnie się najbardziej sławił w wojnie, może nie, że generał, ale taka najbardziej wartościowa jednostka, to jak masz wylewelowaną. No i szkoda, no to jest jednak strata, nie? Bardzo lubię głos Edyty Górniak. Tak. I lubię patrzeć na Pocahontas, kiedy mówi głosem Edyty Górniak. I bardzo lubię patrzeć, jak ten wiatr tak pięknie wieje. I zawsze żałuję, że jeżeli naprawdę w prawdziwym życiu wiatr tak zawieje, to to nie wygląda zazwyczaj tak majestatycznie, tylko po prostu wszystkie włosy lecą mi na twarz. Ujeny, ten wiatr to nawet nie tyle on czesze jej te włosy, on je liże. Zauważyłaś, jak te włosy się zachowują? Tak. Czyli zakochał się w niej nawet wiatr. Romantycznie. Bo Pocahontas z głosem Edyty Górniak jest taka... Trochę taka anielska, bym powiedziała. Nadnaturalna, taka, no. Właśnie, to dokładnie. Jest dobre określenie. Jakby była powyżej tego całego plebsu. Trochę jak Bella, ale nie do tego stopnia. Bella jest bardziej przyziemna. Tak, a Pocahontas jednak nie ma jakiejś pogardy dla swojego ludu. A właśnie, czy Pocahontas czegoś cię nauczyła? Mnie nauczyła, że naprawdę nie lubię filmów o miłości. Ja lubię filmy o miłości, ale nie o takiej zwykłej, bo jest nudna. Znaczy w prawdziwym życiu pewnie jest fajna, ale w filmach jest nudna. No dobra, dalej. No a czegoś cię nauczyło, czy nie? Miłość do Edyty Górniak? Ale ja jej nie kocham, ja po prostu lubię jej głos. No dobra, no się dopytuje, nie? Nic ci nie sugeruje. Dobrze, to mnie nauczyło, że Edyta Górniak ma przepiękny głos. Że Edyta Górniak istnieje? Nie, że ma przepiękny głos i bardzo miło się go słucha. I Pocahontas bez niej nie byłaby taka sama. Nie, no w sumie Pocahontas jeszcze mnie nauczyła tego, że jednak mam duszę. Dobra, tak mi się od razu skojarzyło, sorki. Inny gust od większości moich znajomych. Bo praktycznie wszyscy mówią, że ten kolorowy wiatr jest ładny, fajny. Aladdin i Król Złodziei. Nie oglądałam. Oglądałaś. Widziałam fragmenty. Wiem, że to już było takie dla mnie straszne zmęczenie materiału. To znaczy, no lubię Aladdina, ale ile można go oglądać? Naprawdę? Nie pamiętam z niego aż tak dużo. Wiem, że jego ojciec wyglądał bardzo ładnie. W sensie... Był taki umieśniony, nie był tak? Ładnie. Ale był nie był ładny, ale był ciekawy wizualnie. Bo z kimś mi się kojarzył. Pamiętam mięśnie. Ja bardziej owłosienie na twarzy. Lubię włosy na twarzy. I pamiętam, że finał był dość rozczarowujący. Statek zatonął? Oni gdzieś byli w jakimś dziwnym miejscu i potem ten ojciec miał do wyboru po prostu skarb albo syna i wybrał syna i to było takie na siłę przeciągane. Ale kurczę, przecież cały film był budowany pod to, żeby ten ojciec wybrał Aladyna i to tak dość wyraźnie, więc dla mnie to było nienaturalne, żeby on aż tak się wahał. Tak jakby nagle zapomnieli całkowicie, że był jakiś rozwój tej postaci. A może to pokazywało, że jakieś takie prymitywne instynkty w stylu chcę być bogaty. Dobra, to nie jest prymitywny instynkt, ale chodzi o to, że jakieś takie złe cechy, jak są mocno zakorzenione, to nawet jak będziesz długo pracował nad tym, żeby się ich pozbyć, mogą się ujawnić. Nie wiem, wiem, że były jakieś wielkie ręce ze złota. Midas? Chyba to była nawet ręka Midasa. O, widzisz. Widzisz, jak trafiłaś i ty oglądasz tylko fragmenty? Szczerze mówiąc, nie pamiętam z tego aż tak dużo. Podejrzewam, że mogłam coś poplątać. Dzwonnik z Notre Dame. To są takie epickie chóry. W ogóle te piosenki, ta bajka, to jest jedna wielka epickość. Mroczna epickość. Tam nie ma czasu na żarty. Znaczy kilka nawet... się znalazło, ale to takie wyjątki. Ale nawet jeśli to są żarty, to są takie gorzkie żarty. Gdy masz gargulce, które żartują między sobą, to zawsze w jakiś sposób, jeśli się głębiej zastanowisz, to jest takie auć. Ale że co, że smutek? Nawet nie tyle smutek, to takie bolesne. No, mamy tutaj najlepszą postać, czarny charakter. Klaudiusz Frollo. No co można... Krzysztof Gosztyn. Była jako Klaudiusz Frollo, jest genialny, to jest przepiękne, mogłabym całe dni słuchać tego głosu. No właśnie chciałam powiedzieć, co można powiedzieć więcej oprócz Gosztyła. Krzysztof Gosztyła. Mhm. Co dalej? O Frollo nie mogę powiedzieć praktycznie nic więcej. Wygląda świetnie, rusza się świetnie. W ogóle te postacie mają jakiś taki ciężko zdolny tryb chodzenia, poruszania się w ogóle. Ta animacja jest taka ciężka, ale równocześnie gibka, energiczna, z werwą. Uwielbiam Klepę. Wszystko opowie. Klepę. To jest opowieść. Opowieść o człowieku, ale i o potworze. Dobra, to będzie Klopę. Jego wygląd jest równocześnie zabawny, kolorowy, przyjemny, ale równocześnie jakiś taki ostry, brudny, niepokojący. I tak jest z większością. Te ulice. Paryż jest naprawdę równocześnie taki strzelisty, duchowy, niesamowicie piękny, ale równocześnie i przyziemny, brudny, ciężki. Ta animacja ma niesamowity klimat. Zgodzisz się? Tak. Coś powiesz jeszcze o animacji? Poza tym, że jest śliczna i taka, że kolory, ojej, kolory są takie fajne. Wreszcie główny bohater nie dostał swojej miłości. Do czasu. Bo był brzydki. I to jest ten zgrzyt mały.
Kocham teksty z tego, na przykład trochę się wczoraj namęczyłem przy kominku. I nie wiadomo, o co chodzi, ale to brzmi tak super. Znaczy, my wiemy, o co chodzi, ale skąd Febus ma wiedzieć? Tam są naprawdę takie mocne, fajne, torturowe sceny. Jak na przykład biczują gościa, ludzie są zamykani w kajdanach, mamy tam też scenę podpalenia, Febus dostaje strzałą w bark, w plecy, w coś tam dostał. Widocznie miał tam przycisk. Aktywuj miłość do Esmeraldy. A nie, to wcześniej. Dobra. Może dostał inną strzałą. Postacie są naprawdę dobre. To nie są papierowe zbitki dwóch, trzech cech. Można je obracać dookoła. Myślę teraz, że Quasimodo jest bardzo fajny. Jest takim dobrym, naiwnym gościem, który ma złote serce i świadomość tego, jak wygląda. To przykre. I ma taki fajny, łagodny głos. Oj tak, głos jest świetny. I tak super nim gra. Panie, panie, ratuj mnie. Oj tak, to było kurczę, naprawdę... czy ja dubbing przez... tam jest naprawdę świetny. To też jest jedna z tych bajek, gdzie mogę sobie włączyć głos i robić cokolwiek innego. Och, 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 i coś mi się przypomniało. Tutaj jest ta piosenka, na punkcie której mam obsesję do teraz, czyli Piekielny Ogień, Hellfire. To jest takie piękne i cudowne i wspaniałe. I to, co się dzieje wtedy na ekranie, tak, wow. Tak, dokładnie. Animacja jest naprawdę świetna. To znaczy, symbole, które tam się pojawiają, nie tylko w tej piosence, ale na przykład przy modlitwie Esmeraldy, momenty z tymi witrażami. To wszystko jest takie podniosłe, churalne, takie o, że dostajesz dreszcze i masz wrażenie, że oglądasz coś naprawdę ważnego. Esmeralda, coś ten chcesz powiedzieć? Bo moim zdaniem ślicznie wyglądała w tej czerwonej sukience. Ona zawsze jest, no, jest śliczna. No jest w ogóle śliczna, ale strasznie żałuję, że jakby ją wycięli z historii Disneya. W sensie nigdzie się nie pojawia, inne księżniczki, inne postacie, które nie są księżniczkami, ale są popularne i są kobietami, się pojawiają, a Esmeralda nie. Podejrzewam, że to dlatego, że tańczyła na włóczni. A to niedobra. Znaczy w ogóle, jak mogła te połamać zasady Disneya i potem się dziwi, że ma? Na głowie Frollo. Czy nie o to ci chodzi? Nie. No ale ma na głowie Frollo. Ma zakaz występowania. O, jeszcze o Esmeraldzie. Zawsze jak to oglądam, Esmeralda tak bardzo kojarzy mi się z tobą, ale to prawdopodobnie dlatego, że ta książkowa bardzo kojarzy mi się ze mną. I jakby tak zauważam te różnice między nimi, bo są skrajnie różne. I właśnie ta jest bardziej jak ja, ta jak ty i to bardzo mi się podoba. Bo ta twoja jest taka bardziej twarda i pewna siebie i kobieca. A ta moja jest bardziej dziewczęca, dobra, przyznaję się, naiwna i okej, może czasami trochę głupiutka. Dzwonnik coś się nauczył? Czasami można się przyjaźnić z brzydkimi ludźmi. No dobra, ogólnie. Można się przyjaźnić z brzydkimi ludźmi, bo oni wcale nie są źli. Wow! Nie wiedziałam tego, dopóki nie obejrzałam dzwonnika. Dzwonnik z Notre Dame mnie nauczył tego, że jak jesteś brzydki, to nie masz szans na dziewczynę, nawet jak jesteś głównym bohaterem. Przez ciebie płaczę. Ale to jeszcze nic, bo jak jesteś brzydką kobietą, to nawet nie masz szans, żeby być główną bohaterką. Piękna i Bestia, Zaczarowane Święta. Taka porażka, ja nie mogę. Niewiele mogę powiedzieć. Pamiętam tylko, jak się męczyłam na tym. Pamiętam, że była chyba jakaś scena na, powiedzmy, lodowisku, w sensie jakieś zamarznięte jezioro. Mm-hmm. I ktoś chyba tam wpadł, albo prawie wpadł. To wszystko. No. Ja też... jeszcze, czekaj, czy to w tym był ten śpiewający anioł, który mówił zupełnie innym głosem i nagle był taki całkiem inny głos, który śpiewał? Tak, to był anioł, on potrafił. No dobra. W ogóle, kurczę, to takie dziwne, że ten świecznik, czy to była świeca? Nie, świecznik. Świecznik dostawał za każdym razem inną laskę. Jak to? Normalnie, bo przecież w tym normalnym, z kim on się kochał? Z taką... Miotełką. Miotełką. A tam był aniołek, z którym miał romans. O nie! Ale Lovelas. Co tam dalej? Herkules! Ulubiony film naszych koleżanek. Przyjaciół. Właściwie tak. Ja może dlatego tak bardzo lubię ten film, chociaż jednocześnie właśnie są momenty, które mnie mega, mega nudzą. Ale lubię. Do tego stopnia, że kupiłam na DVD, żeby oglądać. Hades jest w ogóle... Ojej, on jest... Moją miłością. Oprócz tego, że jest twoją miłością, to jeszcze ma taką charyzmę, taką lekkość bycia. On kojarzy mi się też z tobą. Wow, jestem... Połączeniem Esmeraldy i Hadesa. Podejrzewam, że ktoś mógł już zrobić. W sensie, że ktoś powinien narysować, jak Hades jest połączony z Esmeraldą. Podejrzewam, że ktoś zrobił coś takiego. Ale w sensie, że jako para? Czy nie, że... nie. Są takie czasami fuzje, ktoś rysuje, że dwie postacie lub trzy. Ciężko mi coś powiedzieć. Oprócz tego, że ma tyle nawiązań do popkultury, że Jean by się bardzo ucieszył. Lubię piosenki, lubię Megarę, lubię styl, w którym jest narysowane. To naprawdę dobry kawał roboty. Sama historia mnie nie przekonuje. Herkules jako naiwny... Ej, a w ogóle Herkules
z takim uosobieniem romantycznego dziewczątka. Nigdy tak na to nie patrzyłam. Ja też dopiero tak olśniło mnie, że to Megara jest tym zblazowanym panem Darcym, a on się zachowuje jak taka typowo romantyczna, stereotypowa pannica z dobrego domu. Ale on nie jest, ona nie jest panem Darcym, bo pan Darcy nie flirtuje i nie okazuje za bardzo zainteresowania. No tak, ona też tak nie robi. Ale ona chyba, później, że musi. A faktycznie później zaczęła flirtować. Tak, bo musiała. I wtedy dała sobie tak jakby szansę na miłość. Pan Darcy dopiero też później dał sobie szansę na miłość. A tak to był zamknięty, cyniczny. Się zapoznałaś trochę z Jane Austen, teraz szpanujesz. Tak. Herkules taka urocza dziewczątka. Nie lubię za to Filokteta. Bo jest lubi taki... panienki? Jedne... On jest taki obleśny. Czy on podrywał Megarę? Coś tak. Się kojarzy. Okay. I te nimfy, które obserwował stary zboczeniec i biegł za nimi. I w ogóle fuu, co tam się dzieje? Podoba mi się to, że ten świat jest, to miasto, mieszkańcy tego miasta są tak przerysowani nie tylko w wyglądzie, ale też w zachowaniu. Pamiętasz, jak Herkules pierwszy raz przychodzi i rozmawia z nimi, czy coś tam nie potrzebują, oni coś tam o pożarach, o tych. I piękna to była scena. Jeden gość chyba nawet był jeszcze popalony. Jeszcze powiem o Herkulesie to, że ty chyba nie, ale ja bardzo lubię to zakończenie i nie chodzi o to, że wiesz, Olimp nie, jednak nie. Tylko chodzi mi o to, jak wskoczył do tego jeziora, czy czegoś takiego z duszami, żeby ratować Megarę. I jak zaczął się starzeć, to mi się bardzo podobało. O, i lubię te... Jak się nazywają te panie, co mają wspólne oko, bo nie pamiętam. O nie. Siostry Parki? Nić tego. Cz. No dobra, nieważne. W każdym razie są fajne. W ogóle design potworów, tytanów jest naprawdę dobry. Przyjemny dla oka i taki przerysowany. Herkules cały jest taki mocno stylizowany. Nawet jak na animację. W sumie, zwłaszcza jak na Disneya. Nauczył cię czegoś? Chyba nie. Mnie kilku piosenek. To nie jest film mojego życia, ani dzieciństwa nawet. Kolejny to Pocahontas 2, Podróż do Nowego Świata. To podobało mi się chyba bardziej niż jedynka. Ja mam tak samo. W każdym razie piosenki były fajne, a przynajmniej jedna piosenka, dobra, jedna piosenka, jaką pamiętam, była fajna. Czyli to jak Pocahontas przybywa do Londynu, tak? Tak. Przybywa do Londynu i śpiewa, jak fajnie jest w Londynie. Zgadzam się, to była najlepsza piosenka z tego. Mamy tam dużo postaci, dużo głosów. To było nawet zabawne. Pokazywali niedopasowanie Pocahontas do Londynu, ale także to, jak Londyńczycy dziwnie reagują na jakąkolwiek inność. Jeszcze powiem, że jest kilka takich scen, czy tam jedna scena, nie pamiętam, gdzie Pocahontas jest przebrana jakby za taką londyńską kobietkę. I kiedy byłam mała, to wtedy podobała mi się jeszcze bardziej niż normalnie. Nie wiem dlaczego, ale w takiej wersji... Chyba, że ja po prostu od zawsze mam słabość do takich strojów, to też możliwe. Ale kiedy po iluś tam latach sobie to znowu obejrzałam, to byłam załamana, że Pocahontas podobała mi się w takiej wersji, bo po prostu wyglądała tak sztucznie i okropnie. Wolę oglądać Pocahontas 2 niż oryginał. Oryginał. Niż pierwszą część. Bo tutaj przynajmniej jakoś wierzę w romans. A mi się właśnie nie podoba, że ona tak zmienia facetów. Dla mnie to jest fajne. Znaczy, to jest takie bardziej prawdziwe, bo jednak w życiu raczej rzadko się zdarza tak, że pierwszy partner jest tym ostatnim. Tym bardziej, no, ale... że został twoim partnerem tylko dlatego, że jest biały, blondyn i jako pierwszy znalazł się w zasięgu twojego wzroku. Nie mów, takie wierzyłam w ich miłość. Ja nie wierzę. A tutaj przynajmniej przechodzą jakąś drogę, potrafią się porozumieć. No w sumie tak. Kibicuję tej parze, chociaż no akurat ten John nie jest aż taki przystojny. To nie mają te same imiona, bo nie pamiętam tak, tego. Tak, cały wątek, że ona takie, szukam Johna Smitha, no ja jestem John Smith, a ona, co? To on też ma nazwisko tak. Smith? To... O ja, dlaczego o tym zapomniałam? Widocznie nie było to dla ciebie takie ważne. Reszta fabuły, w sumie to jest bardzo prosta historia o tym, że Pocahontas przybywa do Londynu, żeby pokazać, że nie jest dzika, to biali ludzie okazują się dzikimi potworami, bawią się dręcząc niedźwiedzia, no powiedziałabym, że standard. To było takie bolesne. Nie było to nic takiego nadzwyczajnego, co by zmieniało całe życie, ale było na tyle... Zajmują. No trochę za mocne słowo. Było na tyle nieprzynudzające, że można było to obejrzeć bez bólu. Dubbing też był dobry. I uwielbiam postać tego wysokiego strażnika indiańskiego. O, pamiętam go. Czekaj, ale co to było? On miał chyba oznaczać... Tak. Na długiej lasce, którą dostał od wodza, miał zaznaczać nacięciem, ile białych ludzi zobaczył. I w pierwszej tej piosence już miał taki ogryzek, że tak powiem. I to było świetne. Cudowny żart. A poza tym ta scena pokazywała, że wódz nie jest idiotą i jednak chciał się przygotować. No, szanuję wodza. Widać po nim, że jest inteligentny. I przystojny. No dobra, co tam dalej? A morały chciałabyś pewnie co? A tak, czy dowiedziałaś się czegoś? Z Pocahontas 2. Ja się dowiedziałam, że można zmieniać facetów, nawet jak się jest w bajce.
I że to nic takiego. Nie, to nadal trochę drażni. Ej, ale było chyba jeszcze coś takiego w ogóle, że pojawił się ten pierwszy John i... Tak, oczywiście, bo wszyscy myśleli, że nie żyją, a John Blondyn pojawił się tak gdzieś pod końcówkę, coś ich ratować. Właśnie chciałam powiedzieć, że było widać między nimi chyba jeszcze chemię, a jednocześnie... Resztki tej chemii zauroczenia właściwie takiego. No tak. I jednak on postanowił się wycofać i to było bardzo szlachetne. W ogóle taki cały trójkąt miłosny był taki naturalny. Nie jak czasami... W Zmierzchu. Nie, no w Zmierzchu mi się to podobało. Ja nigdy tego nie odczułam jako trójkąt miłosny. Ale ja w sumie nie ogarnęłam, że Edward jest z Bellą jakoś tak ten. Co? A bo ty czytałeś, zanim to było popularne. No tak. Ale przecież było, że się całują. To co myślałeś, że po przyjacielsku? Nie. Myślałam, że to takie na zasadzie wow, ktoś zwrócił na mnie uwagę. A oni byli tak blisko. No właśnie tego nie wyczułam. Ja w ogóle nie wiedziałam, że oni są zakochani, tylko myślałam właśnie, że to takie taki romans, może nie z litości, ale dlatego, że się coś trafiło. Nie wiem, tam nie było emocji. No bo Bella. W każdym razie nie widzę tutaj żadnego morału dla mnie. No chyba, że to, że zrozumiałam, jak bardzo kocham takie historyczne stroje. Mulan. Mulan. Bardzo lubię Mulan. W moim rankingu jest dość wysoko. Przede wszystkim dlatego, że tam nie ma nic takiego... No, że odpuszczają sobie romans i inne takie bzdety. No tak nie do końca. To nie jest po prostu jakiś tam główny wątek czy coś. Czekaj, nie, on się oświadcza w drugiej części, tak? Tak, na początku. A, bo w tej oni nie mają jeszcze romansu ani nic takiego? No to fajnie. Bardzo fajnie. Wkurza mnie trochę scena, kiedy ona ścina włosy i w ogóle, ojeny, taka patetyczna, niezależna, ale potem jest już w porządku. Uwielbiam piosenki. Poza lustrem. Poza lustrem. Lustro odpowiedzi. Co za tragedia. Nie mogę tego przesłuchać. Ja chyba nigdy nie przesłuchałam tej piosenki do końca, bo gdy zaczyna się, wiesz, w czasie trwania seansu, to po prostu wychodzę sobie coś zrobić do picia albo wziąć coś do jedzenia. A ludzie się tak jarają tą piosenką. Ja nie rozumiem tego, a nie, ale w tym wypadku też. Powiem ci, że ja też nie bardzo ją lubię. No to jakoś bardzo jest po prostu taka dość nudna. Chociaż raz znaczy się miała, zgadzam. Wiesz, niby takie przemyślenia i w ogóle, no ale to jest po prostu nudne. Wiesz, to takie przemyślenia a propos natury człowieka dla mnie są mocniejsze, kiedy trwają, nie wiem, 10 sekund i mamy tylko takie... Krótkie zdania? Krótkie nawet nie zdania, po prostu spojrzenia. Gdyby ona podeszła do tego lustra, zmierzyła siebie przejrzałaby się i pamiętasz moment, kiedy ona wytarła sobie połowę twarzy? Tak. Wyobraź sobie, że ona tylko przychodzi, bez żadnej muzyki, bez słowa, zmywa tą jedną połowę twarzy, jest taka smutna i zmywa sobie tą drugą połowę twarzy. Czyli to cisza do ciebie przemawia. Bardziej niż jakieś tępe, rzewne piosenki. Lustro! Weź mnie, nie denerwuj. Dobra, i tak tego nie znam. Mulan sama z siebie jest trochę taka mdła. Nie mogę powiedzieć jej za dużo cech. Nie mogę też powiedzieć, że ją lubię. Mówimy na razie tylko o pierwszej części, tak? Bo w drugiej ją polubiłam. Nie, pierwsza część. Znaczy, czułam do niej jakąś tam sympatię, że wiesz, że tak się poświęcę dla tego ojca, bo wiem, że ja niestety nie byłabym w stanie się chyba na to zdobyć, bo po prostu wiem, jakbym skończyła na wojnie, bo ja to ja. Ale naprawdę taka, no, można powiedzieć, że jest szlachetna. I na pewno kocha rodzinę. To jest akurat fajne, dla mnie to tak wyraźnie mało, widać. Bo... Nie wiem, czy kocha rodzinę, to cecha charakteru. Jak mówiłam, są bardzo fajne piosenki i kocham fakt, że jedna z nich jest tak brutalnie przerwana. Chodzi mi o tą piosenkę taką wesołą, cudowną, gdzie ludzie sobie śpiewają, że marzą sobie o panienkach. I nagle taka cisza i okazuje się, że widzą całą wymordowaną wioskę. Mocne, po prostu bardzo mocne. Lubię takie kontrasty, zwłaszcza, że trochę działa wtedy taki czarny humor. Nie wiem, mnie to zawsze na początku śmieszyło, że o matko wioska, ha, 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 a potem o matko wioska. I tam było kilka takich fajnych momentów grających na kontraście. Na przykład jeszcze scena, kiedy ten zły gościu, jak on się nazywał? Nie pamiętam. Ten zły hun był przy cesarzu i coś tam chciał go już zdzielić mieczem czy cokolwiek. Rzuciła się Mulan między nich, zaczęli walczyć, a cesarz sobie tak spokojnie, to ja się oddalę dostojnym krokiem. Czy on miał tak obcisłe szaty, czy po prostu nie chciał tracić tej rangi boskości? Ej, ale ja mam takie pytanie odnośnie tego huna, tak? Bo ja pamiętam, że on miał takie jakby jastrzębie oczy. Czy on sterował jakoś jastrzębiem, albo widział to, co on widział? Było coś takiego? Nic nie było powiedziane, oprócz tego, że ten jastrząb przyniósł mu laleczkę, więc może faktycznie był to jakiś znak, że on ma kontrolę nad jastrzębiami. Ale fajnie, naturalne. Ej, fajnie. To by jeszcze... O, uwielbiam sam fakt tego, jak się zaczęła ta wojna, że hunowie napadli na mur, bo zobaczyli, że jest mur. Było o, coś mur, o tym. Napadnijmy.
jakby... To było dla nich zaproszenie, czy tam wyzwanie, coś w tym rodzaju. I też mi się to bardzo podoba. Aż mam ochotę obejrzeć Mulan. Też takie granie na kontraście i grotesce. To znaczy to, co miało być ochroną, stało się zarzewiem wojny urocze. W ogóle bardzo to lubię. Kocham piosenkę Zrobi z was mężczyzn i to... Ojej, no... Shang jest chyba gejem. Kryptogejem. Mam wrażenie, że miał więcej chemii z Mulan, kiedy była mężczyzną, niż potem, gdy była kobietą, ale to może być kwestia czasu, który spędzili razem na tym. Ej, ale to by było ciekawe, w sensie, że może zadłużył się w tym Mulanie tak bardzo, że później nawet nie przeszkadzało mu aż tak bardzo, że to kobieta. O nie! Ciekawa teoria. Nie, w ogóle ja sobie lubię wyobrażać, co czuł Shang w momencie, kiedy takie, o nie, ten facet mi się chyba podoba. Słodkie w ogóle, nie wiem, lubię ten film. Po prostu lubię ten film, ma dobre tempo, nie nudzę się na nim, nie uważam żadnej sceny za zbędną. To jak idzie do swatki, genialne. O, i tam jest naprawdę dużo takich drobnych, delikatnych scen, które budują nam świat. Na przykład, kiedy Mulan idzie do swatki, mamy tam na przykład scenę, kiedy chłopiec zabiera dziewczynce lalkę i Mulan odbiera tą lalkę chłopcu i oddaje ją właścicielce. I to tak dużo mówi o tym, co się dzieje w tej kulturze. Albo kiedy ona wygrywa w szachy z tymi dziadkami. Naprawdę dużo jest takich rzeczy na drugim planie, które nie są powiedziane, które są tak pokazane. I to mi się podoba w filmach. Masz jeszcze coś do powiedzenia o tym? Chyba nie.